Okej, no to oficjalnie witam wszystkich. Dzień dobry, cześć. Miło Was widzieć po 2 tygodniach nieobecności. Od razu może przejdę do spraw technicznych. Otóż następnym razem na trzecie spotkanie zaplanowane jest za miesiąc, czyli 19 kwietnia o godzinie 17, czyli mamy tutaj 4 tygodnie przerwy. Nie chcieliśmy wychodzić z tego rytmu co dwutygodniowego. Ponieważ jednak tam chyba święta nam wypadają, więc przesunęliśmy całość o 2 tygodnie. Co do tekstu, bo jeszcze są zapytania tutaj do pani Natalii a propos tekstu. Tekst mamy w języku angielskim. To jest pytanie do Marcina, czy, bo coś Marcin wspominałeś, że masz powiedzmy takiego sekretnego PDF-a, jeśli chodzi o tą książkę Wykłady z filozofii politycznej Kanta. Właśnie nie mam niestety. Szukałem, Aha, ale nie mam. Mam okej. jakieś, mam Wordy, ale tam mogły być zmiany z tą ostateczną wersją. Niestety nie mam. Rozumiem. Czyli Mówimy o polskiej wersji, no bo tak, bo słyszałem. angielskie mamy i pani Natalia też ma angielskie oryginały, więc jeśli ktoś nie dysponuje wersją polską, a jest w stanie czytać po angielsku, no to pewnie pani Natalia albo ja, proszę kierować do mnie pytania, prześlemy. Natomiast nie mamy wersji polskiej, uznaliśmy, że po prostu są to książki na tyle dostępne, wciąż jeszcze w sprzedaży, tak myślę, jest Życie umysłu, że po prostu zrezygnowaliśmy ze skanowania, zwłaszcza tutaj w warunkach domowych to trochę trudno, przynajmniej mnie, o dobry skaner i w związku z tym nie dysponuje taką wersją. No chyba, że ktoś tutaj z nas, powiedzmy, może ma PDF albo bardzo prosto byłby gotów zrobić, to oczywiście bardzo fajnie by było, gdybyśmy taką wersję polską także mieli. No ale ostatnio nie przeszkadzało nam to zbytnio, więc jakoś tam sobie radzimy. Nawet dobrze jest to, że mamy wgląd i w tekst oryginalny, i w przekład, i możemy tak właśnie oscylować pomiędzy jednym i drugim. Zwłaszcza, że jak Marcin wspomniał, to tłumaczenie na język polski nie jest doskonałe, więc zawsze można jakieś miejsca problematyczne sobie porównywać i kojarzyć. Dzisiaj spotykamy się i będziemy czytać rozdziały 17 do 21. Na tym anonsie, który otrzymaliście, tam ja się pomyliłem i w tej wersji polskiej wpisałem 27 paragraf 17-21. I w tej wersji angielskiej jest ok, więc może niektórzy się zdziwili, ale mówiłem o tym 2 tygodnie temu, bo paragrafu 27 nie ma. Więc natomiast strony są, wydaje mi się, dobre. No cóż, może zatem w gwoli tego, co powiedzieliśmy na końcu ostatniego naszego spotkania, byłoby dobrze, gdyby ewentualnie, jeśli ktoś chciałby się podzielić jakimiś jeszcze uwagami, komentarzami odnośnie treści ostatniego naszego spotkania, no to byłby w tym momencie dobry czas. Jeśli nie, no to oddam głos Marcinowi i zaczniemy sobie omawiać z paragraf 17. Dziękuję bardzo. Dzisiaj mamy zadanie, takie sobie postawiliśmy, żeby tę książkę skończyć. A Marcinie, jeszcze jedno mam, przepraszam, jeszcze a propos technicznych spraw, to jeszcze muszę to powiedzieć, ponieważ nagrywamy nasze spotkanie. Zwyczaj jest taki, że no, pytamy o zgodę. 2 tygodnie temu też nagrywaliśmy. Nie zapytałem Państwa o zgodę, zapomniałem zupełnie o tym. Natomiast nie będziemy tego upubliczniać, nie w tym rzecz. Natomiast niektórzy nieobecni, a uczestniczący w naszym seminarium, zgłoszeni, po prostu no, chcieliby mieć jakiś wgląd. Zresztą to fajnie jest też mieć w takich celach archiwalnych. Więc myślę, że tutaj. Znaczy, jeśli ktoś z Państwa no, nie zgadzałby się, no to chyba nie pozostaje nic innego, jak się rozłączyć, tak mi się wydaje. I to tylko taka uwaga. Natomiast no, nie będziemy tego nigdzie publikować, to jest pewne. Jest to tylko dla nas tutaj na nasz własny użytek. I druga sprawa, o jakiej chciałem powiedzieć, żeby dobrze już Pani Natalii oddaję głos, żeby wyłączyć mikrofony, kiedy Państwo nie zabieracie głosu.
No i w miarę możliwości, jeżeli macie takie warunki, no żeby się ukazać, bo wtedy wiadomo jest to seminarium bliższe jakby realiom, w jakich dawniej te seminaria się odbywały. Pani Natalio. Przepraszam bardzo, chcę powiedzieć tak. To znaczy, jeśli chodzi o upublicznianie, to jest po prostu tak, to nie jest do końca prawda. Ja, żeby móc ten plik, ja muszę ten plik gdzieś umieścić. Umieszczam go na YouTubie Infisu. Powiedzmy sobie, że nie mamy tam wielu może czytelników, widzów, ale tym niemniej po prostu wysyłam Państwu link do czegoś, co znajduje się, co jest w domenie publicznej, bo inaczej po prostu nie mam jak Państwu tego przekazać. Musiałabym Państwu wysyłać ten plik jakimś transferem, to by Państwu stwarzało dużo więcej problemów w oglądaniu. A, no to widać, że wszystko, co powiedziałem, okazuje się być nieprawdą. No dobrze, więc Marcinie. To... Ale Państwo macie, możecie się nazywać Małgosia 23 i nie pokazywać swojego zdjęcia. Dobrze. Ja też nie wiedziałem o tym nagrywaniu i dowiedziałem się z YouTube'a, przez Facebooka, że jesteśmy wiralem YouTube'owym. Nie mam nic przeciwko. Natomiast może, gdyby ktoś miał mieć coś przeciwko, to można taką opcję zastosować, wrzucić to na YouTube, ale nie jako publiczne wideo, tylko prywatne. I wtedy wystarczy wysłać link do tego wideo wszystkim uczestnikom seminarium. I wtedy oni będą mieć do tego dostęp, a szersza publiczność nie. Ja osobiście nie mam nic przeciwko, żeby szersza publiczność miała. Nie wydaje mi się, żeby tam więcej niż 5 osób to idealnie obejrzało z zewnątrz, bo tego się nie da oglądać, jak się nie jest uczestnikiem seminarium, tak mi się wydaje. Ale to już zostawiam do decyzji organizatorów. No ja zostawiam to wobec tego pani Natalii. Pani Natalio, zostawiamy to do pani decyzji i rozeznania. Okej. Okej, dobrze. No to cóż, to Marcinie, przejdźmy wobec tego tutaj do rzeczy. Proszę cię poprowadzić dalej. No, założyliśmy sobie ambitnie, że przeczytamy ten pierwszy tom dzisiaj, go dokończymy, co oczywiście wynika z reżimu czasowego. Pominęliśmy sobie dwa, więcej chyba nawet, ale co najmniej dwa fragmenty tej części drugiej, bardzo ważne, o metaforze. Nie wiem, czy część z Państwa pewnie je zna, część nie, no ale się o rzeczy pominęliśmy. Dzisiaj przejdziemy do drugiej, do końcówki części trzeciej. Tak, dobrze mówię. I do części czwartej. I ta część czwarta, gdzie jesteśmy, gdy myślimy, jest no, taką eksplozją myśli Hannah Arendt, myślę, i warto by się na niej zatrzymać dłużej, na dosłownie na tych dwóch ostatnich paragrafach, tak myślę, i na postscriptum do myślenia, czyli trzech ostatnich z tej listy. Więc proponuję, żebyśmy sobie te wcześniejsze, relatywnie krótko, omówili, a spróbowali dojść, poświęcić mniej więcej połowę czasu, czyli nieproporcjonalnie w stosunku do ilości stron temu finiszowi, który jest, no, moim zdaniem, czytałem to kolejny raz po bardzo, bardzo długiej przerwie, to znaczy wieloletniej, no i zrobiło to na mnie wrażenie. Ponownie, jest jeden z lepszych fragmentów filozoficznych, które znam w ogóle, to co Hannah Arendt robi tam w tym fragmencie o czasie. Chociaż on też jest może też dlatego tak interesujący, że nie do końca jest jasne. Więc różne rzeczy można tam sobie imputować. Pewnie każdy z nas widzi tam troszkę coś innego. No ale wracając do głównego wątku. Co pominęliśmy? Pominęliśmy ten fragment o metaforze. Ja tutaj tylko zaznaczyłem jedną rzecz w ramach takiego przypomnienia jeszcze. Teza, którą Arendt tam stawia, jest taka, że metafora jest pomostem między zmysłowym i nadzmysłowym.
bo pamiętamy, że czytaliśmy jej argumenty przeciwko teorii dwóch światów, w tych częściach poświęconych zjawiskom, jak ona rozumie fenomenalność świata. No i tutaj rozwija tę myśl o tym, że taką antydualistyczną, można powiedzieć, swoją, ale też robi to w sposób metaforyczny. W sposób metaforyczny pisze o metaforze. Ale końcówka tej części jest taka, że wraca do metafory samego życia umysłu. Przywołuje fakt, że o tych, bo pamiętamy jeszcze w ramach może podsumowania, że to samo to odróżnienie na te trzy aktywności, które jest kluczowe, no, uznaliśmy, że jest dość oryginalne. Ona odróżniła życie umysłu i od czynności poznawczych, od wszystkiego tego, czym nauka się może zajmować, od tego, co jest ponadindywidualne. Taki trochę ezoteryczny wymiar to miało. I pisze tutaj o tym, że kiedy chcemy nazwać te czynności, to odwołujemy się do metafor zmysłowych. Metaforą woli jest pożądanie zmysłowe. Metaforą sądzenia jest smak. Smak zmysłu, smaku, tak jak w tradycji estetycznej. A metaforą myślenia, rozważa tam kilka metafor, no ale tą najbardziej znaną, zachodnią jest oczywiście widzenie. Widzenie, wiedzenie. No i tutaj w pewnym momencie mówi, że one, żadna z nich nie jest w stanie dobrze oddać jakby treści tego, czym jest, czym są te aktywności. I ostatecznie mówi o tym, że tutaj macie Państwo ten fragment, sobie zaznaczyłem. Jedyną możliwą metaforą, czyli dość mocno stawia tę tezę, którą możemy sobie wyobrazić czy stworzyć na temat życia umysłu, jest wrażenie bycia żywym. Tak? Metafora życia. Ona się będzie też przewijać później, także w końcówce, więc też chciałem to, do tego nawiązać. Nie chodzi tutaj o życie w sensie biologicznym, ani w sensie biograficznym, tylko o... No ona to używa tutaj energeia, pojęcia greckiego, jako jakiegoś równoważnika, powiedzmy, tegoż celu samego w sobie. I ruchu, który jest cyrkularny. I teraz przechodzimy do pytania. To jest pytanie, które otwiera część trzecią. Co sprawia, że myślimy? Tak? Nie dlaczego myślimy, ale co sprawia, że myślimy. I pierwszym fragmentem, który przeczytaliśmy, czy mieliśmy przeczytać, część z nas przeczytała prawdopodobnie, jest fragment poświęcony Sokratesowi, odpowiedź Sokratesa. Więc ja powiem tylko króciutko, czego nie było. Czego nie było, czy właściwie czego nie przeczytaliśmy, co jest w tych wcześniejszych fragmentach. Tam jest kilka odpowiedzi, które ona klasyfikuje po swojemu. Jedne grupuje jako odpowiedzi presokratyków, i mówi tam, że upraszczam mocno teraz oczywiście, ale to jest tylko w ramach takiej rekapitulacji tego, czego nie przeczytaliśmy, że odpowiedzią presokratyków jest poszukiwanie nieśmiertelności. Tak? Poszukiwanie nieśmiertelności, które łączy się, to też jest ważny wątek, który się będzie przewijał z historiografią jakoś. Wyjaśni się jeszcze później, jak ona do tego będzie wracać, z opowieścią o życiu. Nieśmiertelności, nie w znaczeniu chrześcijańskim, tylko w znaczeniu no, pośmiertnej sławy, można powiedzieć. Pośmiertnej sławy, opowieści o życiu, która przetrwa istnienie biologiczne. To w dużym uproszczeniu. Drugą odpowiedzią w dużym uproszczeniu jest odpowiedź Platona, która jest odpowiedzią ze zdziwienia. Myślenie bierze się ze zdziwienia świata. I trzecią odpowiedzią jest odpowiedź, którą nazywa odpowiedzią Rzymian,
Tam jest kilka przykładów myślicieli, których ona pod tą, oni się różnią detalami, ale tym, co jej zdaniem łączy te wszystkie odpowiedzi Rzymian, jest ucieczka ze świata, czy ucieczka od świata. Mawia na przykład stoików, wybrane koncepcje stoików i obawiając je też widać, że zastanawia się, która byłaby jej najbliższa, która jej najbardziej leży. I zdecydowanie ta rzymska jej się nie podoba, ponieważ za nią się kryje jakaś, w pewnym momencie wręcz pisze, pogarda dla świata zmysłowego. Tak? Potrzeba ucieczki od tego świata. I to jest tło, z którego ona przechodzi, czyli nie chronologicznie, cofa się od tych Rzymian do Sokratesa. I kontekst tutaj taki oceniający, powiedzmy, jest taki, że no to jest ta odpowiedź, która z pewnymi modyfikacjami jest odpowiedzią jej najbliższą, więc od razu do tego przejdę. No i tu już mamy mocne wejście w stylu Hannah Arendt. Odpowiedzi, które dotychczas zostały przedstawione na to pytanie, co sprawia, że myślimy, są wątpliwej jakości. Tak? Dlaczego? Dlatego, że są odpowiedziami, które dali nam filozofowie. Figura filozofa jest tutaj taką negatywną figurą, się okazuje. Dlaczego to jest problem? No zostańmy na razie przy tym fragmencie. Nie mają, są zbyt ogólne, prawda, i niejasne z punktu widzenia życia codziennego, z punktu widzenia myślenia, jako czegoś, co nie ma odróżniać wielu od nielicznych, tak? Czy właśnie tych nielicznych filozofów od zwykłych ludzi. Więc jakaś tutaj perspektywa życia codziennego, myślenia w takim sensie zwykłego człowieka, nie tylko nie akademickiego, ale myślenia potocznego, można powiedzieć wręcz, wydaje się wysuwać na pierwszy plan. Z czego to wynika, Izani? Podkreślam pewne fragmenty, które są, wydaje mi się, istotne. Prowadzą do jakby sedna tego tekstu. Samo myślenie, czy myślące ego, ono tutaj pisze, tak? Podoba mi się ta metafora, is a slippery fellow, tak? Trudno jest je uchwycić z punktu widzenia myślenia, więc eksperci od myślenia, filozofowie, niekoniecznie będą tymi, którzy najlepiej nam powiedzą, czym ono jest, tak? Poza tym, że sami są trudną grupą, no tu w gronie filozofów jesteśmy, więc to o nas chyba, nie wiem, czy o nas, czy nie. Pan Arendt nie lubi, jak się określało mianem filozofa, no ale sięga do tego Sokratesa jako nieprofesjonalisty, tak? Jako nieprofesjonalisty. Mówi o tym, że o prawdziwym Sokratesie nie wiemy nawet, czego nie wiemy, więc oczywiście mamy do czynienia z pewnym typem idealnym, prawda? Z pewnym być może konstruktem, ale na pewno, no i jako takim będziemy musieli się zmierzyć, ale te rzeczy, które ona o nim mówi, to są takie, z którymi no, w większości, zaraz zobaczymy, wydaje się, że się zgadza. I tutaj rzuca kilka takich myśli, które po kolei, nie wiem, czy może mówię po prostu krótko, czy Państwo by chcieli od razu, to proszę mówić, proszę mi przerwać, bo też ja niekoniecznie chcę mówić cały czas. Pierwsze jest taki, że w dialogach platońskich, że dialogi platońskie mają charakter aporetyczny, i poruszają się po okręgu, tak? Czyli są w jakimś sensie bezcelowe te zabiegi sokratyjskie.
I Sokrates jest tym, który najczęściej podejmuje pałeczkę na końcu i zaczyna od nowa ten proces cyrkularnego myślenia. Co nie znaczy, że to jest błędne koło, tak? Może raczej jakieś koło hermeneutyczne, chociaż to słowo tutaj nie padło. Kolejną rzeczą... Czy ja mogę... Tak, tak, proszę bardzo. Jedną zachęcony przez tą sugestię, że można... Tak. Tylko taki mnie frapuje problem. Otóż samo to określenie myślące ego jest jakby w punkcie wyjścia, chociaż to nie dopiero w tym rozdziale, który my tutaj zaczynamy, ale to już no, wcześniej, że tak powiem, ona to ugruntowała. No jakby... Rodzi się takie pytanie, właściwie które ego, że tak powiem, odnosząc się do dziejów filozofii, jest dla niej punktem odniesienia. No, tak umownie bardziej kartezjańskie, no, chyba bardziej kartezjańskie mimo wszystko niż kantowskie, no bo idzie mi o to, że jakby samo to założenie, że mamy od razu jakby do czynienia nie tylko z myśleniem, ale z myśleniem przypisanym do ego, no nie jest takie całkiem oczywiste. No, no tutaj też w dziejach filozofii, powiedzmy no w latach 30. Sartre pisze Transcendencję Ego, gdzie właściwie pokazuje, że może być świadomość jakby bez ego w tym sensie, że pierwotne doświadczenie świadomości. Tutaj co prawda może nie tyle idzie o ten porządek fenomenologiczny, no, ale też trochę analogicznie można by ewentualnie próbować jakby podjąć rozważania na temat myślenia, niezależnie od odniesienia do ego. Oczywiście ona potem dochodzi dalej do jakby do takich tez, że samo to ego jest problematyczne, ale samo to, że ona już jakby w punkcie wyjścia posługuje się tym określeniem, no to przynajmniej dla mnie jest takie frapujące. Czy może tutaj jakieś... Ja osobiście bym się tutaj nie trzymał tego określenia. Ona też czasami mówi willing ego, prawda, judging ego, ale kiedy wydaje mi się, że do istoty zmierza, to mówi o procesie i o jakby to jest tak, że cały ten rozdział krąży wokół czegoś, co się nazywa myśleniem, tak? My też jakby niby intuicyjnie wiemy, o co chodzi, ale no, nagle być może wiemy, że już na wstępie, że jest więcej tej aktywności umysłu. Nie każda z nich jest myśleniem. I krążąc wokół tego dochodzi na końcu tego rozdziału, czym to jest. Tam, kiedy się okazuje, już tutaj antycypując, że mówimy o pustce, tak? Jest pustka. No to już wiemy, że ego żadnego nie ma, tak? Jest świadomość, o tej świadomości przedrefleksyjnej jest też taki interesujący fragment, natomiast samo myślenie jako aktualizacja świadomości, w tym momencie tak o tym piszę, ale proszę zauważyć, że to jest cały czas pewna spirala hermeneutyczna, znaczy ona się rozwija i w zasadzie jakbyśmy teraz się cofnęli o z tego końcówki czwartej części do końcówki trzeciej części, to większość tych rzeczy, które tu zostały przemyślane, już została zdezaktualizowana. No może nie większość, może trochę przesadzam, ale sporo z nich. Więc jeśli chodzi o samą terminologię, to nie wiem, może ja zbyt życzliwie tutaj do tego podchodzę, ale wydaje mi się, że tak to przynajmniej odbieram. Ale ktoś się zgłaszał, widziałem, więc oddaję głos. Tak, ja się zgłaszałam, bo myślałam, że wypowiedź profesora Mockalewicza będzie jeszcze krótsza i właśnie nie chciałam, żeby to pytanie profesora Jakubowskiego tak no, nie wybrzmiało, bo ja miałam bardzo podobny problem. No okej, może to jest spirala hermeneutyczna, ja się nie umiem w niej poruszać, ale jednak jest to tekst zbudowany teraz, jeśli chodzi o te rozdziały, które pan tak streślił, dotyczące języka i metafory i niewyrażalnego, no w jakiejś totalnej sprzeczności też z tym, co teraz się pojawia, czy na przykład z tą krytyką Husserla, gdybym miała podjąć odpowiedzi na to pytanie i myślę, że znaczy mogę mieć trochę racji, to pytanie, które zadał pan profesor Jakubowski, jaka to jest tradycja, to ja bym powiedziała, że to jest tradycja augustyńsko-kartezjańska myślenia o ego cogitans. Jarek, niekoniecznie. No proszę bardzo, że to jest właśnie ta tradycja, nawet nie tyle, że kartezjańska, tylko augustyńsko-kartezjańska, taka z definicji se enim fallor sum. Więc to jest jakby dla mnie
no nie wiem, no tak w filozoficznym języku, którym ona o tym opowiada, się to odbija po prostu, jaka to jest tradycja mówienia o ego cogito, i wydaje mi się, że to rzeczywiście jest ważne. I w związku z tym pojawia się dla mnie cały szereg problemów w tym tekście dalej, które są albo jakimś no, genialnym skrótem językowym, albo jakąś luką, czy nawet pozwoliłabym sobie powiedzieć, że raz czy dwa razy błędów, na przykład takie stwierdzenie ad hoc, że średnio dwie strony dalej od tego miejsca, w którym jest profesor Moskalewicz teraz, gdzie się zatrzymaliśmy, średnio, no właśnie nie wiem, co to znaczy, scholastyczna, wysokiej scholastyki, X wieku, na późnego antyku, że czymś zupełnie innym, odwrotnym jest koncepcja medytacji i koncepcja kontemplacji. Nie wiem, skąd takie przekonanie się bierze Hannah Arendt i co to miałoby znaczyć. Moim zdaniem właśnie to, że nie jesteśmy albo nie staramy się odpowiedzieć na pytanie, w jakiej ona tradycji w tym momencie mówi, powoduje, że mamy dalej kłopot z tym tekstem. Ja chciałabym wiedzieć, czy to jest w tym momencie fenomenologiczne ego, czy to jest właśnie ta tradycja kartezjańska, czy właśnie augustyńsko-kartezjańska, tak jak podpowiada mi moja intuicja. Ja chciałabym tak stronę po stronę, nawet jeśli w tej spirali mam zmieniać zdanie, chciałabym wiedzieć, o czym ona mówi w tym momencie. No to jeśli chodzi o kwestię tradycji, ja tutaj jako adwokat diabła będę występował, diablicy, to nić tradycji została zerwana, co jest podstawową przesłanką mojego myślenia, pisze Hannah Arendt. Więc ona nie mówi w żadnej tradycji. A jeśli chodzi o spiralę hermeneutyczną, to znowuż posługując się jej własnym określeniem, to jest jakiś wiatr myślenia rzeczywiście. Ja to tak czytam. To znaczy nie próbuję tego wtłaczać w akademickie kategorie, dlatego że to skutkuje, ilekroć próbowałem to robić, nie tylko w tym tekście, ale w innych, to skutkuje rzeczywiście jakimiś rodzajami sprzeczności wewnętrznych. Tak? Te sprzeczności to jest bardzo dużo. Na ile to jest celowe? Częściowo to na pewno jest celowe, co też wyjdzie dopiero pod koniec, bo proszę zauważyć, że no już tu siłą rzeczy musimy antycypować, co się za chwilę wydarzy, ale nie wiem, czy Państwo zauważyliście taki ruch też, w którym myślenie Arendt przechodzi, że ono w pewnym momencie, tym kluczowym, rozpływa się w poezji. Tak? Kiedy dochodzimy do jądra, do tej pustki, gdzie ma być odpowiedź, tak? To ona sięga do tekstów poetyckich. I w zasadzie nas zostawia troszeczkę, no pytanie, jakie mamy tutaj oczywiście oczekiwania. Dla niektórych to jest wystarczający punkt dojścia, ale myślę, że z punktu widzenia akademickiej filozofii, bo to jest oczywiście pewne rozczarowanie ze względu na wieloznaczność tych fragmentów poetyckich. Ja się do tego pojęcia ego i do tego, w jakiej tradycji to jest, no tak jak powiedziałem, nie przywiązuję. Więc nie dzielę jakby tego pani wątpliwości, chociaż empatyzuję z nimi, to znaczy jestem sobie w stanie wyobrazić, jak się czuje ktoś, kto, no być może jestem, nie wiem, wydaje mi się, że jestem sobie w stanie wyobrazić, jak się czuje ktoś, kto chciałby tutaj spójności, oczekiwałby spójności, tak? Natomiast ja nie oczekując tej spójności, płynę za tym potokiem myślenia i wyławiam inne może wątki z niego. Czy jeszcze ktoś chciałby tutaj się, czy możemy dalej przejść, szybciutko omówić Sokratesa? Aniu, ty chciałaś zabrać głos? Ania Alichniewicz, nie, czy mi się wydawało? To znaczy, ja tylko chciałam powiedzieć, że ja się całkowicie tutaj zgadzam z tym poglądem Marcina, bo ja też tak czytam Arendt, że tutaj właśnie jest projekt polegający na tym, żeby zakwestionować pewne tradycje, które dla niej prowadzą na manowce i właśnie stanowią o tym zapomnieniu myślenia. I to zresztą nawet widać w tym fragmencie, który ona tutaj nie daje o Platonie. Ona zrywa z tą taką ideą, że właśnie ta metoda Platona, dialogiczna, ustawicznego powracania do tych samych kwestii, żeby asymptotycznie zbliżać się, prawda, do jakiejś prawdy, tylko mówi wprost i krótko. To jest aporetyczne, to jest cyrkularne.
to jest krążenie w kółko, prawda? Ale oczywiście w świetle tego, co teraz przed chwilą Marcinie powiedziałeś, to jednocześnie nie znaczy, że jest to pozbawione wartości, bo to jest być może okrążanie właśnie tego pustego jądra, o którym przed chwilą mówiłeś. No, mówiłeś. Tyle. Tak, wartości na pewno nie, ale czy wartości poznawczej, to myślę, że z punktu widzenia na przykład takiego, no powiedzmy, zdroworozsądkowego poznania, a przez to rozumiem naukę, tak jak jest uprawiana na wydziałach, gdzie pracują naukowcy, którzy coś badają, no to to nie ma specjalnie poznawczej wartości. No oczywiście w takim sensie poznania, prawda, no. Tylko że tutaj przecież u Arendt na początku już mówi się o tym, że chodzi o myślenie, chodzi o rozumienie, a nie o wyjaśnianie, ona od razu kładzie taką wyraźną, tak. Prawda, tutaj. Tak, więc nie, tutaj, tak dlatego to jest ważne. Jeszcze chciałem zwrócić jedną uwagę, mi się spodobało pani Bogaczyk, tak, powiedziała o ad hoc, że się wydaje ad hoc. I ja sobie pomyślałem od razu, jak to usłyszałem, że cała Hannah Arendt jest ad hoc. Tak? Cała Arendt jest do skoku. Ona jakby też troszkę, to też myślę, jest akurat spójne z jej koncepcją czasu myślenia i czasu aktywności umysłu, że tam te zerwania są wpisane w to myślenie, tak? Tak jak rozumiem tutaj sens jakby użycia tego określenia ad hoc. No ale zobaczmy, co w tym Sokratesie jest. Chociaż jeszcze Marcinie, ja wejdę, chociaż rzeczywiście tutaj to mówi z drugiej strony, że myślenie jest ciągiem właśnie, ale jeszcze tak nawiązując do tego, co Jarek, o czym Jarek powiedział, to jest jakby w ogóle cały problem prezentacji własnego myślenia i tych sensów, które się pojawiają podczas tego myślenia, kiedy nie wytworzyło się, a mam wrażenie, że Arendt nie robi tego celowo, bo przecież nie dlatego, że nie może, tylko po prostu taki ma styl filozofowania, nie wypracowuje jakby zbytnio własnej terminologii, tylko nieustannie operuje na pewnym dziedzictwie, który traktuje trochę ahistorycznie, co odpowiada jakby samej idei myślenia. Myślenie jest właśnie jakby poza czasem, to znaczy no, ono ma pewną czasowość, o czym za chwilę będzie, ale ta czasowość nie jest czasowością jakby historyczną, tylko operuje się tutaj pewnym zasobem, można by powiedzieć, jakichś takich no, trochę wiecznych myśli, idei, które, z którego to zasobu się bierze to, co w danym momencie odpowiada i potem porzuca i mówi się językiem częstokroć myślicieli, których się przywołuje, a czasami nie. Niemniej to jak rzeczywiście jest ten problem, że tutaj ona nie wypracowuje jakby własnej jakiejś takiej ścisłej terminologii, która by pozwalała mówić językiem meta wobec tej tradycji, tylko ona mówi po prostu tym językiem tradycji. I dlatego używa różnych pojęć, dlatego też wydaje mi się, że jest, bo trzeba to przyznać, jest, zwłaszcza czytając te wcześniejsze rozdziały i to, co się później, teraz będziemy czytać, są tam sprzeczności, no właśnie, ale sprzeczności, które też w ciekawy sposób pozostają do tego wezwania jej na temat niesprzeczności jako zasady myślenia, o czym za chwilę będziemy mówić. I jak mówisz, ty mówisz o zerwaniu, ja mówię o pewnym ciągu, o pewnym procesie. Tutaj rzeczywiście wydaje się, że po prostu ustalenie jakiejś jednego ujęcia, jednej koncepcji, którą prezentowała i podpisałaby się Arendt, bardzo trudno. Ja się oczywiście zgadzam z tobą. No pytanie, czy to jest siła, czy słabość, prawda? Co do terminologii, tam jest pewien szkielet, tak? Ten szkielet dopiero się ujawnia, jak się przeczyta wszystkie trzy tomy, chociaż on rzeczywiście, to nie są pojęcia jakby zupełnie nowe, tylko raczej jakby przekształcenia pewnych pojęć wziętych z tradycji. Ale przejdźmy do paru konkretów, żeby też, ja nie wiem, czy słusznie, ale podejrzewam, że większość z Państwa nie przeczytała wszystkiego, ale może tutaj jestem zbytnim pesymistą. I dlatego tak trochę faktograficznie tutaj podchodzę do pewnych kwestii, także żeby sobie przypomnieć, no ale spróbujmy to zrobić szybko może. Jeśli jest jakiś sprzeciw, czy ktoś ma inny pomysł, to proszę się zgłaszać. Tutaj mamy demokratyczne zebranie, prawda? Pluralistyczne.
Więc jeśli chodzi o Sokratesa, prawda, te trzy metafory Sokratesa jako gzy, tak, jako akuszerki i jako electric grey, to się tłumaczy jako drętwa bodajże. Drętwa. Jako drętwa. To jest jakaś ryba, tak? Ryba, tak, to jest rodzaj ryby. Taka elektryczny węgorz. Węgorz elektryczny. No tak, węgorz elektryczny. Tak, to już brzmi lepiej, węgorz elektryczny. No i jeśli Państwo pamiętacie, no tutaj różne niuanse tych metafor są rozpatrywane, każda troszeczkę inna. Przewija się to, że Sokrates nie jest filozofem. Nie jest filozofem. Pojawia się ta metafora wiatru myślenia i burzy myślenia. Heidegger occasionally speaks of the storm of thought. Nie wiem, gdzie to u Heideggera, Daniel może wie, bo przypisu tu nie ma. Co zwie się myśleniem, tam to jest. Jest rzeczywiście mowa o Sokratesie jako najczystszym myślicielu, dlatego że niczego nie napisał. Najczystszym, a drugim najczystszym myślicielem, no prawie najczystszym, był mąż Hannah Arendt, Heinrich Blicher, nie wiem, czy Państwo kojarzycie. Czasami nazywany Hannah Arendt Socrates, bo to był facet, który skończył sześć, jeśli dobrze pamiętam, klas podstawówki tylko, z klasy robotniczej i nigdy nic nie napisał, więc o nim też ciężko coś napisać, poza tym, że korespondencja po nim została. Napisał dwa artykuły w życiu, ale jak no, Hannah Arendt donosiła, więc ja to od niej głównie zawdzięczam tę informację, on po prostu cały czas myślał i nie był w stanie niczego napisać, bo za chwilę już zmieniał wiatr myślenia jego własnego, znosił te jego myśli i został ostatecznie profesorem w koledżu amerykańskim, chociaż no, nawet nie miał matury ani skończonej podstawówki. Kiedyś na jednym ze spotkań, kiedy nie pojawił się prelegent, poproszono Blichera, jakiś wątek o sztuce tam był, już nie pamiętam teraz jaki, żeby zaimprowizował wykład i Blicher wstał i po prostu oczarował całą publiczność. I no i oczywiście fama mówi, że to Blicher wiele rzeczy wymyślił za Hannah Arendt, tak? Był tą inspiracją, ale to tak anegdotycznie. Tutaj się pojawia kolejna, prawda, metafora i odmraża to, co zamrożone myślenie, tak? To, co zostało zamrożone w słowo. I to się kończy takim, tam są dwa wątki, które myślę są warte podkreślenia. Pierwszy to jest najpierw wprowadzenie wątku destrukcyjności myślenia, tak? Radykalnej destrukcyjności myślenia i tego potencjału, który się w nim kryje, pozytywnego i jednocześnie negatywnego. Jakoś to jest zbalansowane, moim zdaniem, na korzyść tego pozytywnego. I z drugiej strony destrukcyjnego potencjału braku myślenia. No to jest to, od czego oczywiście wyszła. I tego, czym są zasady. Przy czym szeroko rozumiane, bo tam pojawiają się zasady, prawda, i w sensie jakimś społeczno-behawioralnym i jakieś zasady moralne i zasady prawne, reguły postępowania i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo szeroko, bardzo szeroko. I napięcie to ona eksploruje, moim zdaniem, w kierunku jednak, jakby próbuje odkryć ten potencjał destrukcyjności. No tu są takie różne wyimki, które podkreśliłem, prawda? Żadne zasady nie są w stanie oprzeć się wiatrowi myślenia. Żadne. No i to się tutaj powtarza. Z tego ma też wynikać ten skutek uboczny, niszczycielski, który później się okaże skutkiem pozytywnym pod koniec tego pierwszego tomu. Tutaj jest taki ładny też, ładna myśl, prawda?
że nie istnieją niebezpieczne myśli. To chyba na pocztówkach nawet było przedrukowywane. Nie istnieją niebezpieczne myśli, na pewno nawet to widziałem na jakiejś pocztówce. Samo myślenie jest niebezpieczne. There are no dangerous thoughts. Thinking itself is dangerous. A drugim wątkiem, na samym już końcu, jest... Zaraz tutaj przewinę. Ten związek z czynieniem zła. Tak? Związek z czynieniem zła, który też jest, no... Ubolewam, że w tak pokrótki sposób przedstawiony, no ale taki jest urok tej myśli. I on się tutaj urywa i później będziemy mieć fragment już ostatniej tej części o tej podwójności myślenia. Czy jakieś Państwo mają refleksje związane z tym fragmentem? Tak, Paulino, czy włączyłaś mikrofon? Chciałabyś zabrać głos? Okej, okay, może jeśli nie Paulino. Nie słychać? Tak, to ktoś inny. No, jeżeli powiedzmy nikt w tym momencie nie czuję się odpowiednio pobudzony, to chętnie tutaj wejdę. Słowo rzeczywiście. Przepraszam, czy teraz mnie słychać? O, Paulino, tak, jesteś. Tak, tak. Ja bardzo proszę. Przepraszam, ale mnie się rozpadł laptop, z którego do pracy zdalnej, do zajęć i do wszystkiego i po prostu muszę z jakichś dziwnych urządzeń korzystać. Ja taką uwagę o tym złu jeszcze może, bo to jest taka, że ona tak powierzchownie czy pobieżnie to potraktowała. Taka tylko uwaga historyczna. Arendt, pisząc myślenie, wygłosiła na jesieni, dokładnie 30 października 70 roku dla towarzystwa SPEP w Nowym Jorku wykład o myśleniu i sądach moralnych. To jest przekształcone, znaczy to, co teraz czytamy, to jest taka przekształcona na potrzeby książki to wystąpienie. I tam jest bardzo ciekawy wątek, którego tu nie ma, bo może nie wypadało, ale tam się pojawia ten Sokrates jako kontrapunkt dla Eichmanna. To znaczy Eichmann tam występuje, ona nawiązuje do tej całej historii z procesem Eichmanna. Eichmann występuje tam jako postać, która nie myślała, to znaczy nie była w stanie właśnie przeprowadzić tego wewnętrznego dialogu, która nie była w stanie, tam są dwa cytaty z Gorgiasza, pamiętamy, nie była w stanie rozdwoić się wewnętrznie i przeprowadzić rozmowy z samym sobą. I ta postać jest skontrastowana właśnie z postacią Sokratesa, który ten dialog umiał ze sobą przeprowadzić i który dlatego nie był w stanie poczynić niczego złego, bo inaczej musiałby rozmawiać ze złoczyńcą. I jako postać taka pośrednicząca, nie pamiętam jak jest tutaj, ale chyba jej nie ma, występuje na koniec Ryszard III. Jako taka przykład takiej postaci, która... Tu też jest. Tu też jest, właśnie, bo tutaj nie zdążyłam już na nowo tego przeczytać. Jako taka postać, która jest pośrodku między Eichmannem a Sokratesem, to znaczy, która myśli, ale myśli niejako ex post i która spotyka tę nocną zmorę właśnie w postaci sumienia, a potem się jednoczy bezrefleksyjnie w momencie, w którym spotyka przyjaciół. To tylko taka uwaga historyczna, że tam to myślenie ma bardzo, bardzo wysoką stawkę i przeciwieństwem Sokratesa jest nikt inny, tylko Adolf Eichmann. Tak, ja tego Eichmanna oczywiście też tutaj widzę, chociaż nazwisko nie pada, na przykład w tym fragmencie, prawda? Wcześniej jest o nazistach taki krótki i o stalinistach, już przewinąłem ten taki fragmencik.
Ten tekst jest po polsku też chyba opublikowany, prawda? Ten Thinking and Moral. Tak. Odpowiedzialność i władza sądzenia, myślenie i sądy moralne, tak. Jednej z tych późniejszych zbiorów esejów jest. Bo tak naprawdę wersji tego, co my tu czytamy, jest kilka, bo ten pierwszy wykład o myśleniu były kilka lat wcześniej, jeszcze w New School. I no, jakby ona przepracowywała swoje teksty, więc oczywiście tutaj historycznie można by poszukać różnych niuansów. Ktoś, tak, prosimy. Ja chciałam po pierwsze bardzo podziękować. Dla mnie to jest bardzo, bardzo interesująca informacja, ten przykład z Eichmannem, ten inny tekst, który zaraz będę czytać. Rzeczywiście tam jest ten fragment przecież, zanim pojawia się w ogóle ta koncepcja kakija, czy też wybrakowania zła właśnie o III Rzeszy. I ona mówi o reedukacji. To jest chyba retoryczne pytanie i nieprawdziwe zdziwienie, jak możliwa była ta automatyczna reedukacja społeczeństwa III Rzeszy, więc oczywiście nie chodzi o żadną formę edukacji, a już na pewno nie o wychowanie, czy ona wymyślała w kategoriach niemieckich o Bildung, czy ona wymyślała w kategoriach źródłowych o Paideia, tylko tutaj jest jakiś automatyzm. Właśnie dlatego to było w obrębie jednego pokolenia możliwe, ponieważ właśnie jest to przesunięcie, dosłownie przełożenie, brzydko powiem, bajchy, chyba funkcjonuje to w języku polskim, po prostu przełączenie, a nie żaden proces wychowawczy. To jest rzeczywiście genialne, że to jest wstępem do tego za chwilę krótkiego ekskursu o erosie. I brakuje mi tylko w tym tekście, który następuje, jeszcze do dołączenia do kategorii eros, kategorii aeskesis. Ale chyba Hannah Arendt tkwi w takim właśnie postcholastycznym wyłożeniu, a nie w oparciu o tradycję, nie wiem, stoicką może tej formuły ascezy, chociaż może jestem teraz nieuczciwa wobec niej. To jest bardzo ciekawe, to jest rewelacyjne, że po tej uwadze o III Rzeszy pojawia się właśnie wykład o erosie i kategoria właśnie ontologiczna zła. Gdybyśmy tutaj mieli i erosa, i aeskesis, to byłby to pełny wykład. To są te dwa modi upodmiotowienia, tylko poprzez właśnie ten ruch afirmacji, czyli eros, autentycznego pragnienia, autentycznego zaangażowania i aeskesis, czyli ćwiczenie się w tej miłości, jest możliwa właśnie ta formuła wychowania, o którą będzie chodziło między innymi w Gorgiaszu. Więc to jest bardzo ciekawy, piękny fragment. Za te informacje o Eichmannie bardzo dziękuję. Ja jeśli... też myślę, że warto podkreślić, że ten eros, który był w tym fragmencie 17, prawda? Tutaj się pojawia jako konkluzja, która jest nie do zaakceptowania dla niej, prawda? Tak, to jest, mnie się wydaje, że to jest fałszywy trop. Myślenie ją doprowadziło dla niej, prawda? Znaczy myślenie ją doprowadziło do tego tropu i ona ten trop porzuca. Porzuca, dlaczego? Jako tak, dlatego że, no dlaczego? Dlatego, że ją interesuje, Arendt nie interesuje szlachetne usposobienie Platona, prawda? Ona wyraźnie rozgranicza między Sokratesem sokratejskim z wczesnych dialogów aporetycznych, a Sokratesem platońskim z uczty Fajdrosa i tak dalej, i Fedona. I musi go porzucić, bo ją interesuje etyczny potencjał w takim sensie jej, prawda? Czyli negatywny potencjał myślenia, który nas chroni przed złem, a nie szlachetne usposobienie, które mamy albo nie mamy, albo jesteśmy wypełnieni erosem, albo nie jesteśmy wypełnieni erosem, bo ona właśnie Eichmannowi wyrzuca nie brak szlachetnego usposobienia, tylko wyrzuca mu niezdolność, banalność zła, czyli niezdolność myślenia, niezdolność przeprowadzenia wewnętrznego dialogu. I niezdolność potem kantowską wstawienia się w pozycję innego, ale to już jest oczywiście kolejna nasza pewnie historia. Dlatego to szlachetne usposobienie nijak nie pasuje do tej koncepcji myślenia. Tak, no ciężko by się było nie zgodzić. Tutaj nawet podkreśliłem ten fragment, o którym pani mówi. Prawda? To musi być coś, co jest w samej aktywności, a nie w jej przedmiocie. Jeszcze, aktywność, tak? Nie, Marcinie, bo chciałem jeszcze też głos zabrać, jeśli... ale chciałem dokończyć zdanie, tak? Nie, mów, w porządku. Znaczy chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie że tak jak powiedzmy w tych rozdziałach, które pominęliśmy, tam pojawia się ten motyw prefilozoficzny,
jakby prefilozoficzna odpowiedź na pytanie, dlaczego filozofujemy. I rzeczywiście, jak się to czyta, to wydaje się, że to najbardziej koresponduje, te stronice, kiedy ona przywołuje presokratyków, Solona i innych, najbardziej koresponduje z tymi wizją świata, które ona prezentuje na samym początku. To znaczy właśnie ten spektakl świata, w którym jawią się fenomeny, w której ludzie czynią dlatego, że chcą się ujawnić poprzez te czyny, kiedy właśnie ten zachwyt tą zjawiskowością, fenomenalnością świata, on jakby odpowiada presokratykom i temu, co ona na początku mówi. Rzeczywiście Platon już jest jakby trochę z innej bajki, a już myśliciele helenistyczni i potem myśliciele Cesarstwa Rzymskiego jakby już są w ogóle z innej bajki i daleko im do tego zachwytu nad zjawiskowością świata. Natomiast jak się z tej perspektywy jawi Sokrates? No bo ciekawe jest to, jak Sokratesa, jak należy go czytać z perspektywy tej wizji świata, która pojawiła się na samym początku i którą Hannah Arendt opisuje. Pamiętamy o właśnie to, co czytaliśmy 2 tygodnie temu, o tej zjawiskowości, o tym jawieniu się, o tym spektaklu i tak dalej. W tym sensie rzeczywiście wydaje mi się, że o wiele bliżsi są ci presokratycy, których ona opisuje. I Sokrates tutaj z tą swoją, przede wszystkim, no on jest jednak tutaj mocno destruktywny. Zresztą ona tutaj opowiada o tej destrukcji. To jest to, co tutaj moglibyśmy określić mianem jakiejś pytajności, pytania. Rzeczywiście taka wizja Sokratesa, ona jest jak dla mnie przesączona przez Heideggera, tak na dobrą sprawę. I to jest ciekawe, że ten Eichmann, który się tu nie pojawia, ale którego gdzieś mamy w pamięci, on może jest taki, Sokrates jest, to jest właśnie ciekawe, że Heidegger jest takim właśnie trochę Sokratesem, bo tak był doświadczany, powiedzmy w wielu wspomnieniach pojawia się ten trop tego współczesnego Sokratesa. No i a zarazem wiemy, że skądinąd, no, że Heidegger ma tą swoją, to swoje wejście w politykę niefortunne. I teraz chciałem tylko zapytać, jak to widzicie, bo to tutaj budzi największe moje właśnie pytania o to, jak przejść z tego myślenia, które jest tak destruktywne, które niszczy, które nie pozostawia kamienia na kamieniu, przejść do działania, do jednak jakiejś pozytywności. Myślenie, które się nie zatrzymuje, myślenie, które nie ma żadnych efektów, nie produkuje żadnych tablic wartości, nie produkuje żadnych praw, które stoi w kontrze do każdej konwencji, ono ostatecznie ma się przerodzić w coś, przynajmniej no tak to czuję tutaj, w coś dobrego. Gdy tymczasem w ogóle wydaje mi się, że w ramach tego myślenia istnieje, jest możliwe jakieś wielkie zło, nie tylko wielkie dobro, ale wielkie zło, że dobro i zło, że zło nie wynika z braku myślenia, tylko że zło może podążać za myśleniem i stawać się równie wielkie jak dobro. W tym sensie jestem ciekaw, jak przejść w ogóle z tego Sokratesa do działania. Do działania pomiędzy innymi. Kilka wątków poruszyłeś. No tak, trochę taka improwizowana wypowiedź. Jeśli chodzi o tych presokratyków, to ja to widzę w ten sposób. Dlaczego oni nie mogą być tutaj modelem? Tak samo jak Rzymianie. Nie każdy zachwyca się światem, nie każdy, jeśli chodzi o Rzymian czy stoików, odwraca się od świata. Nie każdy poszukuje nieśmiertelności, jak Achilles, tak, i sławy, ale każdy, no pytanie, ale musielibyśmy jakieś badania przeprowadzić, tak, zadaje pytanie, co rozumiesz przez? Bo to jest jakby kluczowe, dlaczego ten Sokrates, tak? Tam jest taka ta fraza, what do you mean by? Także każdy człowiek jest w stanie i zadaje sobie pytania, O sens pojęć. Co rozumiesz przez? Z pytania, co rozumiesz przez, refleksje nad pojęciami, nad słowami, ona tam jest ten fragment, prawda, o domu i o tym, kim są rzeczowniki. To jest coś, co łączy, tak? Czyli taki filozofia życia potocznego w pewnym sensie. Czyli jako myślenie jako możliwość życia potocznego. To w pierwszym wątku, tak to odczytuję.
przejście do działania, to tu jest wielki problem, to o czym mówisz, tak? Czy myślenie, jeśli myślenie ma wyzwalać, bo co robi myślenie? Jeśli myślenie zrywa ciągłość czasu, to już skracam tutaj pewną refleksję, która tutaj się rozwija, jest w stanie zerwać ciągłość czasu, czyli tak naprawdę jest w stanie też zerwać nic z tradycji, to czy czasem nie stoi ono u początków także tego, o czym ona, czy przeciwko czemu się wypowiada. No, jeśli nie samego Eichmanna, bo on mógł być bezmyślnym wykonawcą, to jednak nazizm, czy w ogóle totalitaryzmy też w jej koncepcji były zerwaniem tej ciągłości. I były, przynajmniej w punkcie wyjścia, jakimś autentycznym działaniem. Więc tu rzeczywiście jest olbrzymi problem. Natomiast bardziej życzliwie to interpretując, no to końcówka tej części no jest dość wprost powiedziane, co ona o tym sądzi, że ono wyzwala władzę sądzenia. Tak? Wyzwala władzę sądzenia i wyzwala wolę, czyli te zdolności umysłu, które mają, też są jakby czasowo ustrukturyzowane, ale już dotyczą konkretnych, partykularnych zjawisk w świecie, nie są wycofane ze świata. To dlaczego teraz nie miałoby wyzwolić takiej władzy sądzenia, prawda, co do której byśmy mogli uznać, że prowadzi do jakiejś formy zła? Nie ma odpowiedzi, wydaje mi się, tu u niej na to pytanie, więc ja się zgadzam z tobą. To jest taki, ona tego, nie pamiętam teraz, czy gdzieś to rozważa, czy jakiś inny z komentatorów podjął ten wątek, czyli myślenia, które może wyzwolić władzę sądzenia, która może doprowadzić do woli, już idąc tym tropem, prawda, tych poszczególnych etapów, która będzie czymś niekorzystnym, czymś no, złym. Uważam, że to jest bardzo słuszne, bardzo trafne, co mówisz, ale to też jest wielki temat, prawda, więc proszę mówić. Aniu, tak, dziękuję bardzo. Ja chciałam, czy ja jestem on mute? Tak, jesteś. Ja chciałam, a propos tego, co powiedział Daniel i też tego, co było wcześniej mówione, zacznę może od takiej zupełnie marginalnej rzeczy, wspomniany Blicher, prawda? No pamiętajmy, że Blicher próbował, przynajmniej z tego, co można przeczytać na ten temat, namówić Hannę Arendt na sympatię dla komunizmu, co mu się absolutnie nie udało, prawda? O czym świadczą jej korzenie totalitaryzmu, gdzie potraktowała na takich samych zasadach totalitaryzm komunistyczny jak nazistowski. Natomiast ja tutaj także chciałam, to jest zresztą wiąże się też z tym, o czym teraz mówiliście i Daniel i Marcin, ale ja chciałabym tutaj też zwrócić uwagę na pewną rzecz, co do której trzeba być bardzo też uważnym, bo to jest zresztą też wiąże się z tym, o czym mówiliśmy, o jej używaniu pewnego aparatu pojęciowego, który ona właściwie kwestionuje, jednocześnie używając tego języka, prawda? Bo ona tutaj mówi o tym, co nazywa się statusem ontologicznym zła, tak? Mówi o tym, że Sokrates sądził, że nikt nie czyni zła z własnej woli, czyli że zamierzone czynienie zła jest wykluczone ze względu na, i tutaj jest takie charakterystyczne wtrącenie, jakbyśmy dziś powiedzieli, jego status ontologiczny. Polega on na nieobecności, na tym, że czegoś nie ma. No i tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, dlatego że nie, ona tutaj mówiąc o tym statusie ontologicznym właściwie nawiązuje do takiej tradycji myślenia, nie, jaka jest znana no, w filozofii chrześcijańskiej, prawda? Począwszy od świętego Augustyna. I to jest ta koncepcja transcendentaliów, prawda? Gdzie byt, jedność, piękno, dobro, prawda są utożsamiane. I wobec tego brak jest złem. No ale tutaj nie ma tego u niej. Prawda? Bo ona w ogóle jakby nie mówi o metafizyce zła. U niej ten brak pozostaje w sferze myśli. On nie jest w tym sensie brakiem ontologicznym, w takim sensie, w jakim mówi się o złu, w sensie braku. To jest ta prywatywna koncepcja zła, prawda? Zło jest niebytem, jest brakiem bytu. Podczas gdy u niej jest to brak myślenia. I kiedy ona mówi o tym, że zło ma naturę oportunistyczną, prawda?
tak jak to jest w tym jej sprawozdaniu z procesu Eichmanna, Eichmann w Jerozolimie. Da to ona tam wyraźnie mówi o tym, że zło tak jak grzyb wszędzie rodzi się tam, gdzie jest jakiś brak. Ale brak czego? No w tym wypadku brak, no powiedzmy, używania swojego myślenia do tego, żeby zaistnieć jako podmiot moralny. Prawda? Ona mówi o tym, że Eichmann abdykował jako podmiot moralny. Nie spełniał no właśnie tego myślenia moralnego, no i w związku z tym no, działo się to, co się działo. Także ja myślę, że tutaj też trzeba bardzo uważać, żeby właśnie nie popaść w jakąś ekwiwokację. To w zasadzie tyle. Dziękuję. Tak, no jest taka możliwość takiego, powiedzmy, klucza jakoś upraszczającego to, co ona chce powiedzieć, wydaje mi się, jakby ograniczenia tej tezy. Znaczy ona nie mówi o tym, że brak myślenia musi prowadzić do zła, albo że prowadzi najczęściej do zła, no bo do różnych rzeczy może prowadzić, do jakichś automatyzmów w zachowaniach. Natomiast są takie sytuacje rzadkie, to jest ten fragment, kiedy piszę o sytuacjach granicznych, kiedy myślenie może zapobiegać czynieniu zła. Czyli powiedzmy wąska interpretacja, a nie szeroka. Nie jest tak, że myślenie prowadzi do dobra, to na pewno. Nie jest tak, że brak myślenia prowadzi do zła, ale myślenie może zapobiegać pójściu za głosem tłumu, można powiedzieć. Tak? To jest znalezienie jakiejś takiej wąskiej ścieżki, co oczywiście osłabia ogólną tezę automatycznie. Małgosiu, ty chciałaś zabrać głos, prawda? Tak, dziękuję. Ja chciałam zareagować na dwa głosy. Najpierw właśnie Daniela, tę uwagę o pytanie, o to, jak przejść właśnie z myślenia do działania, i później tam u profesora Moskalewicza pojawiła się na koniec taka uwaga, czy właśnie rzeczywiście w ogóle u Hannah Arendt w spuściźnie mamy, jeśli dobrze teraz powtórzę, oczywiście niedosłownie nie cytując, czy mamy w ogóle taki tekst, który właśnie o tę jakąś taką dosłowność działania by prezentował, chyba tak to dobrze zrozumiałam, to byłyby dwie moje uwagi. Kiedy formułujemy takie pytanie, kiedy najpierw Daniel je sformułował, to ono budzi u mnie naturalny sprzeciw. Muszę się chwilę zastanowić, żeby zrozumieć, że odpowiedź rzeczywiście jest wyzwaniem, musi być bardziej złożona. No bo czego uczymy się z tradycji sokratycznej, jeśli nie działania? To znaczy jestem filozofem działającym, jestem szarlatanem, tak? Nie jestem zostawiającym spuściznę w postaci traktatu filozoficznego. No tak, ale to nie jest działanie w rozumieniu wytwarzania czegokolwiek, nawet ładu społeczno-politycznego. To ma być właściwie postmortem. Więc czego się uczymy, jak czytamy, jak pozwalamy sobie na taką uczciwą lekturę dialogów, a nie najpierw 10 tysięcy podręczników, tylko po prostu czytamy dialog, a może jesteśmy w stanie przeczytać go nawet w tej Grece antyckiej, to uczymy się pomysłu o kondycji ludzkiej, że naturalnym stanem umysłu nie jest bezmyślność. Właściwie tego ja się nauczyłam z lektury dialogów platońskich, czy to są wczesne dialogi, czy to są dialogi późne, kosmologiczne, Agrafa, Dogmata i tak dalej. Nie jest naturalnym stanem umysłu bezmyślność. To jest jakiś niezwykły wysiłek, już kulturowo i społeczno właściwie specyficzny, a nie gatunkowo specyficzny. Bezmyślność. No i tutaj jest rewelacyjne to zestawienie świadomości i sumienia u Hannah Arendt. Ona mówi, że język, najpierw filozofia, a w ogóle języki potem zadały sobie wiele trudu, żeby oddzielić świadomość od sumienia. Nie wydaje mi się, że ona się z tym zgadza, że to oddzielenie jej się podoba. Dlatego właśnie pada tutaj ta kategoria sumienia, ta kategoria daimoniona, który we wszystkich dialogach, czy to jest Charmides, czy to jest Gorgiasz, czy to jest Timajos, daimonion jest tym, który wskazuje na to, co nie robić. Czego nie robić, tak? Tylko na to, czego nie robić. Jest zakazujący, natomiast nie jest nakazujący moralnie. I to jest bardzo pytanie, czy to jest jakiś paradoks, czy to jest taka, w ogóle jesteśmy sobie wyobrazić w stanie takie działanie właśnie sumienia, czy tego daimoniona, ale to wydaje się być w tradycji sokratejskiej najważniejsze i dla Hannah Arendt tu ważne, tak? Daimonion jest tym, który nakazuje, czego nie robić. Ta przestrzeń właśnie nie ma miejsca na tą przestrzeń bezmyślności. Tak? To jest takie jednak upodmiotawiające z dużą taką
z dużym tutaj znaczeniem właśnie tej odpowiedzialności podmiotu moralnego, czyli to jest właśnie już ta przestrzeń dla działania. Daimonion mówi mi tylko, czego nie robić, nie nakazuje, jakie podjąć działania. Myślę, że ma to takie źródła pitagorejskie, co potem pokazali stoicy w koncepcji premeditatio malorum, że to jest tak naprawdę ta sama tradycja, ale tak byłby powiedzmy historyczny spór. No i wydaje mi się, że esej Hannah Arendt o nieposłuszeństwie obywatelskim jest jakąś ilustracją tego pomysłu. Że jednak, bo jakie są teksty wiodące, oczywiście tam jest tradycja Thoreau, ale jakie są teksty dwa wiodące dla Hannah Arendt w tym eseju? No to jest Kriton oczywiście i to jest Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Takie wydaje mi się, że rzeczywiście, nawet jeśli nierówno cytowane, to są najważniejsze teksty, a bodźcem jest jednak segregacja rasowa, którą ona obserwuje na uniwersytecie, na kampusie amerykańskim. Więc dla tych z Państwa, którzy się specjalizują w Hannah Arendt, wiedzą coś o jej filozofii politycznej, może ten esej o nieposłuszeństwie obywatelskim jest przykładem tego, że jest ten ruch z myśli do działania, że on właśnie nie ma bezmyślności i ta myśl ma tę kontynuację w działaniu, w twórczym przekształcaniu takiej społeczno-politycznej rzeczywistości. Już więcej się nie odzywam. Dziękuję. Ruch na pewno jest. Ja też pisałem o tym, że to jak w zasadzie strukturalnie patrząc na to, jak ona rozumie działanie w hierarchii vita activa i myślenie w hierarchii aktywności teoretycznych, to są paralelne czynności. To działanie jest widzialnym myśleniem w pewnym uproszczeniu, teraz mówię. Natomiast chciałem tutaj taki, zeskrolowałem na dół na fragment, który mówi o tym, że to nie jest tak, że tylko, że myślenie jest naturalną, w cudzysłowie naturalną zdolnością, tylko mówimy ona mówi o pewnych możliwości. Możliwość niemyślenia w zasadzie są równoważne. Tu jest taki fragment o nas, prawda? Scientists, scholars. To my, prawda? Nie brakuje nam intelektualnych zdolności prawdopodobnie, ale także dla nas jest to, jesteśmy, ta możliwość niemyślenia jest pułapką, w której jesteśmy. Tak jak możliwość myślenia jest potencjalnością wszystkich, a nie tylko, filozofów i nie ma związku z intelektem, czy siłą mózgu, czy zdolnościami logicznego wnioskowania, czy inteligencją mierzalną w żaden sposób. Tylko jest właściwością właśnie umysłu. Tak to ona by widziała, wydaje mi się. A jeśli chodzi o odróżnienie sumienia i świadomości, no to jak najbardziej. Tutaj jest właśnie do tego źródłosłowiu się odwołuje łacińskiego afirmatywnie. I o tym jest, w zasadzie tym się kończy ten fragment. Ja przepraszam, muszę wstać sobie światło zapalić, bo nie widzę. Do tego się odwołuje ten fragment. Końcówka tego 19 rozdziału, która jest tutaj właśnie, tego 2 w 1, tak? Tego 2 w 1 i miałem cytat nawet jakiś tutaj, ale nie pamiętam w tym miejscu. O, tu jest ładnie o sumieniu. No, sumienie jest antycypacją tego, prawda, drugiego ja, które czeka, kiedy wrócisz do... I tutaj też do tego, co Pani mówiła, bardzo adekwatne prawo, tak? Nie kreuje wartości, tylko niszczy zastane sposoby zachowania, prawda? I nie ma znaczenia politycznego, o ile nie pojawią się specjalne sytuacje graniczne. Wychodzi od tego, że myślenie nie jest działaniem, prawda? I po czym jakby dochodzi do takiego momentu tutaj, gdzie pisze coś takiego, prawda? Że odmowa, a propos nieposłuszeństwa obywatelskiego, włączenia się
tak, jakieś działania zbiorowe, staje się rodzajem działań, becomes a kind of action. Czyli nie zrobienie niczego jest działaniem w tym momencie. Tak to myślę, no, trudno byłoby to inaczej odczytać niż w ten sposób. W związku z tym myślenie jest polityczne by implication, tak? Czyli skutki myślenia są polityczne, konsekwencje myślenia są polityczne. No i ten wątek otwarcia na sądzenie i później na wolę, no to już jest taki, powiedzmy, wtórny sposób, wtórne upolitycznienie myślenia. Bo to w tym pierwszym, jak rozumiem, chodzi o sytuację, w której samo myślenie jest polityczne, kiedy nawet właśnie dlatego, że nie prowadzi do czegoś, a nie, że prowadzi do, wtedy też może być w konsekwencji, chociaż jak później piszę pod koniec w tym postscriptu, nigdy nie prowadzi wprost, bo tam jest kolejna luka temporalna, to są luki temporalne, więc myślenie tworzy lukę temporalną w ciągłości czasu historycznego, ale z myślenia nie ma przejścia do sądzenia, bo sądzenie tworzy kolejną lukę temporalną, wola tworzy kolejną lukę temporalną, a jak odczytamy kondycję ludzką pod kątem kategorii temporalności, no to tym, co jest definicyjne dla działania, jest zerwanie ciągłości i też stworzenie luki temporalnej. Także to a propos też tego bycia ad hoca na arenie, że tam są cały czas zerwania, nie tylko w jej myśleniu, w treściach jej myślenia, w narracjach, które widzimy, ale w samej koncepcji, zasadzie różnicującej poszczególne aktywności, zerwanie jest tutaj, no nie pojawia się słowo zerwanie, tak, ale myśl o zerwaniu ciągłości temporalnej jest takim ukrytą zasadą różnicującą, co jest podkreślane wielokrotnie. Prawda? I to, co też pani powiedziała, bardzo w moim przekonaniu adekwatnie, tak? Tutaj z kolei przez analogię, tak? Myślenia z sądzeniem jako świadomości z sumieniem. Jeśli myślenie aktualizuje różnicę w świadomości, bo świadomość, tutaj chodzi jej, jak pisze o świadomości, to ja to odczytuję, że chodzi o przedrefleksyjną samoświadomość, która towarzyszy wszelkim aktom, a kiedy piszę o aktualizacji, o dialektyce, no to już piszę o ruchu myślenia, czyli myślenie aktualizuje różnicę w naszej tożsamości, tak, którą daje nam świadomość. I skutkiem tego jest sumienie, prawda? Natomiast sądzenie jest z kolei produktem ubocznym tego wyzwalającego efektu myślenia. Nie mam tego po polsku pod ręką, może byłoby prościej zobaczyć, jak to tam jest przetłumaczone. Ładniej na pewno bym to powiedział niż teraz, prawda? No i tutaj jeszcze taki ciekawostka na koniec, o co i chodzi, prawda? Nie tylko chodzi, prawda, o right from wrong, ale beautiful from ugly. I to będzie też w wykładach o sądzeniu, że w zasadzie trzecia krytyka Kanta jest w tej pierwszej części, czy nawet pierwszej części analityce piękna, która mnie interesuje, jest badaniem rozumu estetycznego, sądów estetycznych. A ona wymiennie posługuje się i tutaj, i tam słowami dobro, zło, piękno, dobro, piękno, brzydota. Tak? Piękno, brzydota, co ja z kolei widzę w ten sposób, że nie ma to dla niej różnicy. To znaczy fakt, że Kant dokonał estetyzacji władzy sądzenia, no to u niego tak to było, a u niej władza sądzenia ma zdecydowanie szersze cele, stawia przed tą władzą i stąd też zarzut, który się pojawia wielokrotnie, że estetyzuje moralność. Ale to już jest, ten zarzut wynika z trzeba oddzielać te kategorie, żeby postawić taki zarzut.
że ktoś estetyzuje moralność, no bo jak ktoś nie oddziela, no to trudno mówić o estetyzacji. Państwo macie jakieś jeszcze uwagi do tej części, bo teraz będziemy... Ja bym, Marcinie, jeszcze tutaj a propos tego rozdziału 18, jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę właśnie a propos tej relacji pomiędzy myśleniem a działaniem i też powiedzmy na pewne jakieś takie punkty problematyczne jej wywodu, mianowicie ona mówi właśnie, no po pierwsze to, że w ogóle myślenie utożsamia z rozmową jest o tyle problematyczne w kontekście tych paragrafów, których nie analizowaliśmy, mianowicie tam o tej metaforze i niewyrażalnym, że mianowicie ona mówi o tym, że metafory są zawsze zaczerpnięte, z reguły są zaczerpnięte z pewnych, ze zmysłów. Tymczasem zmysły są o tyle nieadekwatne dla mówienia o myśleniu, że zmysły pełnią funkcję poznawczą, mianowicie dążą do prawdy, a myślenie ma za zadanie ustalić, powiedzmy, znaczenie czy sens czegoś. W związku z tym te metafory są jakby z gruntu nieadekwatne, dlatego też na przykład, ale mimo to ona mówi o widzeniu, o myśleniu jako widzeniu, to się ta przeplata, być może to właśnie ta jakaś jednak niekonsekwencja tu się przejawia, pewnego rodzaju takie luźne potraktowanie w kategoriach języka tego, o czym myśli. A tylko się wtrącę, że ona to też mówi, tak? Że te metafory są nieadekwatne. Tak, tak, właśnie tak. O to chodzi, że one są nieadekwatne, a jednak ich używa. Tak. Gdy tymczasem, no właśnie, rozmowa, jak wiemy, no odwołuje się tutaj do słuchu, zresztą tutaj przywołuje i Kanta, prawda, o wewnętrznym słuchaniu i tak dalej, o tej rozmowie, która jednak jest żywiołem głosu, dźwięku. Tymczasem tak. Myślenie dokonuje się w ciszy i to oczywiście możemy szukać takich poetyckich jakichś rozwiązań w stylu no, bezgłośna rozmowa albo coś w tym stylu, to co, o czym też Platon mówił, ale mimo wszystko to jakby trochę komplikuje nam sprawę. Po drugie, jeżeli mówimy o tym rozróżnieniu, jeżeli rozmowa dzieje się pomiędzy mną a mną, jest to rozmowa pomiędzy mną a moim wewnętrznym przyjacielem, no tutaj to, co napędza myślenie, to jest spór. To jest nieustanna rozprawa, to jest sprzeczność właśnie, a nie zgoda. A ona mówi, tam gdzie jest rozmowa, tam trzeba dbać o przede wszystkim zgodność, o tą niesprzeczność, bo to ona jest jedynym kryterium sensowności, a nie prawda. Właśnie w myśleniu jedynym kryterium, jaki mamy, to jest kategoria niesprzeczności, pewnej zgodności między przyjaciółmi. Tymczasem właśnie rozmowa, filozoficzna rozmowa zwłaszcza, no jest właśnie taką walką, sporem, gdzie tutaj nie dochodzi do jakiejś konkluzji, do pogodzenia stron, tylko właśnie nieustannie mamy do czynienia z nieustanną batalią, z nieustannym pytaniem. No i to właśnie, biorąc wszystko pod rozwagę, tym bardziej zastanawia mnie, jak można z tego myślenia, tak rozumianego myślenia, przejść do działania, skoro myślenie właśnie charakteryzuje się też, zauważmy, własną czasowością, o której ty, Marcin, wspomniałeś, czasowością, która jest zupełnie nieadekwatna do nagłości i pilności, jaka pojawia się w trakcie działania. Działanie nie zna zwłoki. Działanie jest zawsze też decyzją pomiędzy możliwościami, podczas do której decyzji uśmierca się całą rzeszę możliwości. Natomiast myślenie, ono jakby je utrzymuje i w pewnym sensie gra nimi, żongluje, sprawdza je, ale to wszystko dzieje się w zupełnie innym wymiarze czasu, no i przestrzeni, jak tutaj o czym za chwilę poczytamy. Więc tym bardziej jest to zastanawiające, w jakim sensie myślenie miałoby wyzwalać sądzenie, ale może... Ja tutaj, wiesz co, jeśli chodzi o działanie, tak. Bo wydaje mi się, że jeśli chodzi właśnie, że czas jest tym kryterium, które łączy myślenie z działaniem, natomiast przestrzeń tym, co różni, tak? Myślenie jest nigdzie, działanie jest w przestrzeni wspólnej, natomiast u Arendt działanie teraz do kondycji ludzkiej się odwołuje przede wszystkim wcześniejszych tekstów.
to nie jest robienie czegoś po coś. To nie jest wytwarzanie w jej nomenklaturze, czy making, czy fabrication. Tylko, no teraz już powiem jakby pod kątem pewnej interpretacji, więc trochę przejaskrawiając tę myśl, ale intencjonalnie, działanie się wydarzy. Ono się przydarza działającemu także w dialogu, tak? Bo działanie to jest taka kategoria, która nazywa odsłanianie tożsamości. Tak? Ujawnianie siebie. Żebym ja się mógł ujawnić, żebyś ty się mógł ujawnić, żeby każdy się mógł ujawnić, to potrzebuje odbiorcy, czyli tego widza, w tym wypadku politycznego, przed którym się ujawnia i w tym jej rozumieniu działania, po pierwsze nie da się zaplanować tego, co się ujawnia, bo to się wymyka. Po drugie, nie da się zobaczyć tego, co się ujawnia, bo to też staje się przeszłością. I po trzecie, nie da się zapanować nad konsekwencjami tego, co się ujawnia, tej tożsamości, która jest ulotna. W związku z tym to jest oczywiście pewna radykalizacja. Ja wydobywam teraz, powiedzmy, pod pewnym kątem tutaj różne interesownie pewne tezy. Natomiast gdyby to w ten sposób zrozumieć, to takie działanie jest zupełnie czymś innym niż takie działanie polityczne w potocznym sensie, które zmierza do czegoś, które osiąga jakieś cele, prawda, które przeciwko czemuś protestuje, które za czymś się opowiada. I to nie mówię teraz o wyborczych działaniach, tylko o takim, prawda, o żywiole rewolucji nawet, takim działaniu ulicznym. To także, gdyby tam wejść w tą analizę zjawiskowości i pojęcia ujawniania siebie, self-disclosure, to tu już jakaś metafizyka się zaczyna u pana Arendt, prawda? Wydarzania się, nieskończonego nieprawdopodobieństwa tego, kim się jest, czego nie da się nigdy uchwycić samodzielnie, bo to tylko ten inny widzi, etc., etc. Nie chcę teraz tutaj tego rozgrzebywać, tego wątku, ale gdyby spojrzeć na to w ten sposób, to tak radykalnie zakreślona opozycja temporalności myślenia i działania znika. Bo wtedy to działanie też jest czymś pomiędzy, czymś, co otwiera jakiś czas między przeszłością a przyszłością, co w jakimś sensie jest niekontrolowalne, tak jak myślenie. Natomiast to, co też powiedziałeś, bo to jest ciekawe, a propos tego, że myślenie jest na ile powinno być spójne. I tutaj ona jakby performatywnie sobie przeczy w pewnym sensie, prawda? Bo niespójność, co to znaczy być w zgodzie z samym sobą? No w danym momencie może, prawda, wracam do domu wieczorem i zastanawiam się, czy jestem w zgodzie ze sobą, a jednocześnie jakby wziąć poważnie to, co pisze o dynamice tożsamości, no to w politycznym sensie, no to jakaś tutaj, jeśli te zerwania mają być pewną wartością, no to można to odczytać zupełnie odwrotnie, że to jest jakaś pochwała niekonsekwencji, tak? Że właśnie trzymanie się sztywne pewnych reguł jest czymś niekorzystnym, niszczenie tych reguł jest czymś korzystnym, no ale wtedy, jeśli niszczenie jest czymś korzystnym, jeśli no to gdzie, na jakim poziomie ta spójność miałaby przebiegać, prawda, wewnętrzna? No bo to nie jest żadne budowanie jakichkolwiek zasad, prawda? No tu coś burzę, tam coś burzę, prawda, za chwilę coś buduję, za chwilę coś burzę, to gdzie, kiedy jestem z tym swoim wewnętrznym przyjacielem, jak to ładnie powiedziałeś, tak? Kiedy jestem w zgodzie? No może jak zawsze burząc jestem w zgodzie, no tak też można by to zinterpretować. Ale to rzeczywiście jest duży problem, to na co wskazujesz i zastanawiałem. I tutaj, no, Hannah Arendt, tak? To a propos, bo rzeczywiście tutaj trzeba by to wszystko uzupełnić o teorię działania i tutaj na przykład kondycję ludzką, no, przydałoby się czytać równolegle. Wtedy te uwagi moje pewnie okazałoby się, że są zbyt pospieszne i nieprzemyślane,
I tak sobie myślę, że owszem, niemniej tutaj jest oczywiście cały problem w ogóle działania i pewnej tradycji myślenia o działaniu, która wydaje mi się, że akurat gdzieś Hannah Arendt włącza się w pewną tradycję myślenia o działaniu, które z perspektywy właśnie jakby zmiany świata, efektywności, czegoś takiego, co właśnie jest jakby tym ostatnim szczeblem działania, tą fizyczną zmianą świata, można by powiedzieć, to ona mimo wszystko pozostaje gdzieś na poziomie takiego myślenia o działaniu, że jednak działanie dokonuje się w jakimś wnętrzu, że jest przesycone jakąś jednak duchowością, że jest słowem, że kiedy właśnie tutaj ona cytuje Catona bodajże, że kiedy nie działam, kiedy myślę, to działam najbardziej, kiedy nie działam, to wtedy najbardziej działam i tak dalej. Ale to jest, tutaj trzeba by rzeczywiście prześledzić tej pracy. Tak, one, twoje uwagi w ogóle absolutnie nie są pospieszne, bo one, tutaj Hannah Arendt jest tak wieloznaczna, że tutaj nie ma słusznej interpretacji. Ja akurat jestem zwolennikiem tego odczytania, że w działaniu nie chodzi o żadną zmianę świata, tylko o odgrywanie siebie, autoteliczność, tak? To jest taka polityczność zupełnie antypolityczna, tak? W potocznym słowa rozumieniu polityki, tak? Jako jakichś właśnie działań nakierowanych na zmiany stanu rzeczy. No, można powiedzieć, że rewolucje oczywiście zmieniają stany rzeczy, ale rewolucje też, jak poczytamy o rewolucji, to tam bardziej chodzi o znowuż odgrywanie siebie niż o jakąś realną zmianę. Ale znowuż, no, kwestia perspektywy, z którą się patrzy, gdyby troszkę inne fragmenty wydobyć na jako figurę, a inne ustanowić jako tło, to zupełnie inne odpowiedzi się pojawią, więc tutaj nie ma zero-jedynkowych sytuacji w zasadzie. Trudno jest o zero-jedynkowe sytuacje u Hannah Arendt. Ktoś z Państwa by się chciał jeszcze wypowiedzieć? Tak trochę chaotycznie to robimy, skaczemy po różnych wątkach, ale myślę, że jakaś linia tutaj... Ania chyba się zgłasza, tak? Tak, ja chciałabym a propos tego, co Marcinie powiedziałeś o kantowskiej krytyce władzy sądzenia, no ja myślę, że to jest troszkę zbyt wąskie widzenie. Ja widzę znacznie szerzej tę pracę. Prawdę powiedziawszy, być może jest to najważniejsza z krytyk Kanta, prawda? Bo ona pokazuje, jak cały ten aparat teoretyczny można stosować w wypadku wydawania konkretnych sądów. I w tym sensie ja myślę, że tutaj Hannah Arendt go bardzo dobrze odczytuje, idąc swoim stylem myślenia. Prawda? I on przecież także pokazuje, w jaki sposób można formułować sądy, te sądy konkretne dotyczące jakichś partykularnych sytuacji i obiektów, wówczas ten aparat teoretyczny właśnie zawodzi. Także ja myślę, że tutaj to mówienie przez Hannah Arendt, to na co zwróciłeś uwagę, gdzie ona mówi i o prawdzie, i o pięknie, i o dobru, i o pięknie, to ono absolutnie dla mnie jest zgodne z duchem krytyki sądzenia. No ale to taka moja... No jasne, tylko że no, u Kanta to nie ma moralnego wymiaru, prawda? Jeśli ma mieć, bo zaczyna mieć, powiedzmy. No tak, ale nie jest tak, że krytyka sądzenia dotyczy sądów estetycznych, prawda, wyłącznie. Tylko znaczy to, praktycznego realizowania pewnych teoretycznych, no powiedzmy, narzędzi myślenia. Także tak, ale tu jest może tak. Z punktu widzenia Hannah Arendt ważna różnica. To znaczy krytyka teleologicznej władzy sądzenia, ona ją zupełnie porzuca, no bo tam jakby dla Kanta, jeśli jest jakieś przejście do sądów o moralności, no to jest, ono idzie po linii przejścia z jakby najpierw jest refleksyjna władza sądzenia, później jest fizykoteleologia, później jest etykoteleologia i później dopiero ma być rozum praktyczny i tą linię można zaobserwować. Natomiast ona wybiera z tego tylko fragmenty dotyczące refleksyjnych sądów estetycznych o pięknie. No oczywiście no, aparat kantowski pracuje, no ale Kant tutaj by nie powiedział, że można dobro od zła odróżniać za pomocą
sądów refleksyjnych, prawda? Chyba, że się, nie znam się na tym też jakoś specjalnie. Może się mylę, może są jakieś tutaj inne odczytania, ale... Troszeczkę inaczej się też patrzy na koncepcję kantowską w perspektywie metafizyki moralności, prawda? Która przez długi czas była właściwie tak trochę zapomnianą pracą. No, ale to jest już rozmowa na seminarium o Kancie. Może takie zrobimy. To byłoby bardzo interesujące. Ja jeśli jeszcze na jedną rzecz tak krótko bym zwrócił uwagę, bo lubię, że tak powiem, gdzieś tam punktować pewne sprzeczności, które okazują się na szczęście dla tych myślicieli sprzecznościami w mojej głowie, a na nieszczęście dla mnie, tak bym to powiedział. Natomiast na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, że jeśli mówimy już o myśleniu jako dialogu, o tej rozmowie, to jeszcze jedna figura wydaje mi się tutaj problematyczna, mianowicie figura widza i figura aktora, bo rzeczywiście ona podkreśla, zwłaszcza wcześniej, że widz, ten, który nie czyni, zresztą tak gdzieś tam nawet mówi wprost o tym, widz no, ma większy przegląd i widzi lepiej niż aktor, gdy tymczasem tak naprawdę sytuacja dialogu to jest sytuacja aktorów, to nie jest sytuacja widzów. I ten platoński Sokrates to jest aktor, a nie widz. Widzów my też mamy w platońskich dialogach, którzy stoją i się nie odzywają i stanowią tło dla rozmowy, ale prawdziwym aktorem całych dialogów platońskich jest właśnie Sokrates. I on nie ma nic w sobie z widza, tylko on jest całkowicie czynny, aktywny, zanurzony w tą walkę o sens. Więc tutaj ta metafora no, jakoś jest dla mnie jakoś taka no, problematyczna. No, myślę, że rzeczywiście jest kilka, ona w różnych sensach używa tego pojęcia widza, ale ono nabiera znaczenia w kontekście całości wtedy, kiedy się pojawia widz historyczny. Wtedy to odróżnienie zaczyna mieć sens. Bo ten widz polityczny, to rzeczywiście nie do końca wiadomo o co chodzi, czy to jest tak, że każdy jest widzem i aktorem jednocześnie, a czy kiedy jestem w dialogu, no to zmieniam, prawda, co ułamek sekundy perspektywę z widza na aktora. Natomiast kiedy się pojawia ten widz historyczny, który nad sensem całości, prawda, rozmyśla, no to myślę, to jest taka ostatecznie z punktu widzenia całego jakby dorobku Fanary, no to jest ta figura najważniejsza. Tak? Czy to widzów, oczywiście w liczbie mnogiej, bo to też jest tutaj istotne, że to nigdy nie jest, prawda? To nie jest sam Hegel, tak? Tylko to są ludzie wspólnie w grupach. To są tacy takie, prawda, powiedzmy den kolektiv, tak? Fleka, powiedzmy, mówiąc o nauce historycznej. Nie? Wspólnoty badaczy, które dzielą ze sobą pewien estetyczny ogląd w szerokim sensie tego słowa na pewne zjawiska historyczne. Grupa widzów. To co, Danielu, przechodzimy do... Tak, bardzo proszę, jeżeli nie ma więcej głosów a propos rozdziału trzeciego, no to możemy przejść do rozdziału czwartego. Tak, no tutaj w zasadzie nie wiem, czy jest sens, żebym ja to streszczał, bo jeśli Państwo czytaliście, to mamy za mało czasu, żeby wchodzić w szczegóły. Zaczyna od tego, że podsumowuje to, co dotychczas powiedziała i oczywiście robi to wybiórczo, ale to jakby to jest punkt wyjścia dla tego, co będzie dalej. No i zadaję sobie pytanie, gdzie jesteśmy, gdy myślimy. I już antycypując, pod koniec tego fragmentu zastanawia się, czy czasem pytanie nie jest źle zadane. Bo pytanie oczywiście zakłada mi pytanie o miejsce, a to ma być jakieś nie miejsce. Tak? Ma być jakieś nie miejsce, dosłownie nigdzie. Dosłownie nigdzie. I to nigdzie określone także tym pojęciem pustki. Czyli tak jakby szukała cały czas
właśnie jakby no szuka cały czas tego, czym jest to myślenie, krąży wokół niego, krąży, no a kiedy dochodzi do sedna, no to co, jedyne, co jest w stanie powiedzieć, to używa, pamiętacie może takiej metafory, jądro czy serce, nie wiem, jak to się po polsku mówi, huraganu, środek huraganu, tak, puste miejsce. Oko cyklonu. Oko cyklonu, o, świetnie. Oko cyklonu, tak. I czym jest to miejsce? I myślę, że tutaj się zaczynają kluczowe, w tym fragmencie 19, kluczowe refleksje o czasie. I one są dość trudne w tym sensie, że nie, że są technicznie trudne, tylko że są mocno metaforyczne, jeszcze bardziej niż dotychczas. Tak jak powiedziałem wcześniej, ja mam takie wrażenie, że ta narracja coraz bardziej zmierza w stronę poetycką, ale można to analitycznie spróbować rozpracować, wydaje mi się, i to ma sens. Co to miałoby znaczyć sens? To by miało znaczyć jakąś spójność wewnętrzną w tym wypadku i jakąś formę konsekwencji z tym, co wcześniej zostało powiedziane. No i mamy tutaj końcóweczkę tego fragmentu, gdzie mówi o nicości, prawda? Mówi o pustce, bo to nie jest taka nicość, mówi, czy takie nigdzie, przepraszam, to nie jest takie nigdzie, jak to nigdzie, w którym kiedyś byliśmy i kiedyś będziemy, tylko to jest inne nigdzie, więc możemy je sobie wyobrazić jako pustkę. I pojawia się pojęcie skończoności w tym momencie. Pojęcie skończoności, prawda? Podkreślone przez Hannah Arendt tutaj, nie wiem, czy w Polsce też jest tak podkreślone, prawda? I zaczyna się tutaj refleksja na temat tej skończoności i co to by miało znaczyć. Tutaj jest taka, wydaje mi się, ważny fragment w kontekście całości, tak, że skończoność człowieka dana przez jakby w sensie takim obiektywizującym, czyli no powiedzmy biologicznym, organizmu żywego od do, tak, stanowi infrastrukturę wszystkich aktywności umysłu. Ale za chwilę przechodzi do troszkę innego rozumienia skończoności, już nie takiego wychodzącego z antycznej perspektywy, powiedzmy, od do, tylko jakiejś głębszej. I określa tą drugą skończoność, tak to może powiem brzydko, miejscem myślenia, tak jakby w pewnym momencie, zaraz tutaj mam parę podkreślonych fragmentów, jak one by miały być tożsame, że samo to myślenie jest byciem w tej skończoności drugiego rodzaju. No tak, ten problem skończoności tutaj w tych zdaniach, które przytoczyłeś, to jest o tyle ciekawe, że ona właśnie, to pojęcie skończoności w tym miejscu bierze jednak z naszej konstytucji biologicznej. No bo jakby nie patrzeć, no właśnie rodzimy się i umieramy jako istoty biologiczne. I stąd wynika potem ten sen o unieśmiertelnieniu, prawda, który gdzieś tam od w czasach homeryckich się pojawia i z którego wyrasta filozofia. Niemniej to też jest ciekawe, że z drugiej strony ona wcześniej mówi, że myślenie jakby trochę jest bez ciała, że myślenie w tym sensie zostawia ciało i chciałoby się powiedzieć całą to, wobec tego ten porządek, bo myślenie jest poza porządkiem. Więc tutaj rzeczywiście to pojęcie skończoności a propos myślenia, ono wymaga jakby dodatkowego bodźca, jakby takiego usensownienia niż tylko biologiczne, że umrę, I koniec, i że muszę tą chwilę jakoś tu wykorzystać. I ona tego nie robi tutaj. Prawda? Znaczy wskazuje, że chodzi o coś więcej, ale w tym fragmencie jeszcze tego nie robi, ale myślę, że w tym kolejnym już tak. Ale w mocno, mocno metaforyczny sposób. Ale jeszcze zobaczmy tą końcówkę, bo tu już wchodzimy w ten ostatni, najważniejszy. Gdzie się odwołuje do pojęcia Kanta.
I to jest, jak rozumiem, z Kanta ten cytat. Chociaż nie ma przypisu. Jak to zwykle, ale zakładam, że tak, nie pamiętam konkretnie. Jako linearność płynąca ku nieskończoności. No ale jak to właśnie tradycyjnie już dla Hannah Arendt za chwilę odejdzie od tego kantowskiego. Zwraca się do dwóch, jak to powiedzieć ładnie, przypowieści, czy przypowieści można powiedzieć, czy tak opowieści metafor, tak? Pierwsza jest wzięta z Kawki. Obie mają opisywać doświadczenie myślącego ego, tak? A druga jest wzięta z Nietzsche. Co jest tutaj charakterystyczne? No, że mamy kilka pojęć czasu tak naprawdę w tym fragmencie. Już może powiem, co o tym myślę całościowo, nie będę, możemy do szczegółów wrócić. Ona kilka pojęć czasu tutaj wprowadza. Po pierwsze, mówi o tym, odróżnia czas, jak to się mówi, powiedzmy trójdzielny od dwudzielnego, tak? Czyli serię wcześniej, później od serii uczasowionej, czyli trójwymiarowej, trójdzielnej, tak? Tensed i untensed. I mówi o serii tensed, ale nie mówi o serii tensed, czyli tej trójdzielnej, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, w kategoriach trzech wymiarów świadomości, tylko o jakimś czasie jako takim pustym. Kilka określeń tutaj się pojawia, na przykład pojawia się takie określenie przyszłość jako taka. Przeszłość jako taka. Tutaj mamy też odwołuje się do tego Zukunft i do Avenir, która nadchodzi i kierunek tych strzałek czasu jest inny niż w czasie fizykalnym, oczywiście, więc to jest, myślę, istotne, ale też istotne jest to, że ten kierunek tych strzałek czasu nie jest, to nie są jakby no nie wiem, mówiąc Heideggerem, jakieś ekstazy skierowane od jakiegoś ja, w cudzysłowie, tak, w kierunkach konkretnych, tylko to jest jakieś właśnie zderzenie dwóch wymiarów, które są skierowane przeciwko sobie. Które mają być skierowane przeciwko sobie dlatego, że jest to myślenie właśnie. Że jest to myślenie, bo tylko z perspektywy myślenia to ma być dostrzegane. Nie z perspektywy woli czy sądzenia. No tutaj wracając do poprzedniego wątku, ale to już wychodząc poza ten fragment, być może także z perspektywy działania jest taki clash of past and future, tak? Zderzenie przyszłości i teraźniejszości. No ale tu mówimy o myśleniu i one na siebie nachodzą i się zderzają. I tak jest i w tej paraboli Kawki i w tej niczego jest dokładnie tak samo, tak? Czyli walczą ze sobą, zderzają się. I to jest jakby nowa płaszczyzna, którą ona tutaj wprowadza refleksję. Jednocześnie chwilę później wprowadza jeszcze kolejną ideę czasu jako serii momentów teraźniejszych. I tutaj oczywiście zegar Heideggera nam tyka w uszach, mnie przynajmniej, prawda, z bycia i czasu, ale nie wydaje mi się, że tutaj chodzi o to samo. O to samo, bo tu chodzi o jakieś teraźniejszość, bycie w teraźniejszości, ale nie w teraźniejszości seryjnej. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, o czym myślę, bo sam się nad tym zastanawiam, czy
czy tak jest w tym momencie, ale jest to jakaś inna, kolejna warstwa, powiedzmy, warstwa czasu, kolejna warstwa czasu. I to, co, i później dokonuje takiego ruchu wstecz ku temu czystemu i wydaje się, że ten czas myślenia jest taki fragment, już teraz nie będę szukał, tylko powiem z pamięci, że to ten najbardziej pierwotny czas, czy czasowość, to jest tylko w myśleniu dostrzegane. I ona jest znowuż głębsza niż oczywiście niż taki czas zegara potoczny, ale także głębsza niż po prostu bycie w jakimś momencie i bycie później w kolejnym momencie, w kolejnym, tylko to jest właśnie to takie przenikanie się tych wszystkich wynikające z tego zderzenia. Tak? I tu się pojawia bardzo bardzo fajny, z braku lepszego słowa, powiem fajny rysunek. Już to w zasadzie powiedziałem, co tutaj jest mniej więcej. A rysunek jest tutaj, tak? Rysunek jest tutaj, który ma stanowić jakąś korektę tych dwóch paraboli, czy jakąś wypadkową, czy jakąś interpretację tych dwóch paraboli. I tutaj ten czas od nieskończoności płynący i od nieskończoności z dwóch kierunków, to miałby być ten czysty czas, pusty czas, tak? Czysty czas, a to myślenie miałoby z tego zderzenia też po jakiejś innej nieskończoności płynąć. Więc to jest tak metafizyczne chyba, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale tak to wydaje mi się, można powiedzieć, koncepcja tak głęboko metafizyczna i jednocześnie poetycka, że nie wiadomo do końca, czego się tu uchwycić. A jednocześnie wydaje się bardzo konkretna, namacalna. Tak? No, czy to wszystko jest... Ona sama mówi, że to są pewne metafory, no ale to są metafory, które można narysować. Tak jak wydaje mi się, jakaś spójność tutaj, jakąś linię narracyjną dostrzegam i w jakiś sposób jest to przekonujące dla mnie. Jako tego rodzaju sposób unaocznienia tej aktywności myślenia. Bo to by był ten, prawda, czas kantowski, tak? Ale on by ku przyszłości nie płynął. Więc to już nie byłby po prostu czas linearny, tylko jakiś kolejny wymiar na tym poziomie głębszym, czyli poza konkretną przyszłością, pure entities, tam się pojawia właśnie pure entities as such. To te dwa określenia, które teraz pamiętam, przychodzą mi do głowy, pure entities as such. Co to miałoby znaczyć? To ja już bym chciał, żeby ktoś coś powiedział zamiast mnie. Ja mogę tutaj może, bo być może problem właśnie tej koncepcji czasu, który ona tutaj rysuje, polega na tym, że nie do końca jest jasny status jakby przeszłości i przyszłości, bo o ile zaakcentowalibyśmy jakby rolę ucieleśnienia, bycia ucieleśnionym, to tutaj Daniel wspomniał, ale tak jednym słowem o kwestii ciała, to wtedy wydaje się, że to jest jakby bardziej uprawnione, że jest pewne takie właśnie dzianie z jakąś przeszłością, bo no nie jest przypadkiem, że w tradycji greckiej właśnie to noein, ono tak na dobrą sprawę, to myślenie, ono nie potrzebuje ciała. No tutaj Arystotelesowski, pierwszy poruszyciel myśli, on jest pozacielesny. Tam właściwie nic się nie wydarza w sensie takim jakby światowym i nawet kiedy przebiegniemy te takie słynne definicje, które znamy ze starożytności czasu, no mamy Platona, no to, że jest to ruchomy obraz wieczności gdzieś tam w Timajosie, czyli w zasadzie no, ta wieczność jest pozaczasową, ona jest domeną myślenia. Mamy Arystotelesa z fizyki, no, że czas to jest ilość zmian ze względu na przed i po.
ilość zmian i niektórzy tutaj doszukują się tego kogoś, kto te zmiany liczy, ale na dobrą sprawę, no to właściwie takie, no tak trochę no, w uproszczeniu, ale jednak tak się przyjmuje, że to myślenie o czasu w takim, o czasie w takim sensie, że mamy podział na teraźniejszość, przyszłość i przeszłość, no to jest Augustyn z 11 Księgi Wyznań, pewnie inspirowany jakąś tradycją judeochrześcijańską, ale jednak tutaj gdzieś w tle moglibyśmy się doszukiwać, że ta kwestia ciała mimo wszystko o sobie daje znać. A tutaj problem mi się wydaje polega na tym, że ona właściwie z jednej strony tak jakby porusza się w tradycji greckiej, ewidentnie tak jakby do tego noein greckiego, z drugiej strony no jak gdyby odwołuje się do tego do podziału takiego linearnego, no jest to jakoś problematyczne, bo jeżeli pozostaniemy na poziomie czystej świadomości, no co prawda mamy Husserla, a teraz pytanie, jak interpretować te wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, to z drugiej strony mamy na przykład Bergsona, który no, w tym klasycznym dziele o bezpośrednich danych świadomości, to on pokazuje, że no, jest jakby jednoczesność, znaczy tych stanów świadomości, nie musi być taka linearność, więc w tym sensie to jest jakoś problematyczne. Mamy z jednej strony tak jakby zadłużenie w tradycji greckiej takiego czysto wiecznościowego, że tak powiem, myślenia, a z drugiej strony jednak coś takiego, co gdzieś jednak implikuje to ucieleśnienie, czy właściwie wpisanie w świat. I teraz pytanie, jak pogodzić to? Dlaczego nazwać to problematycznym, a nie oryginalnym? No, może oryginalnym. O, tak na tyle, na ile znam Hannah Arendt, to w sensie nigdy nie rozmawialiśmy osobiście, ale myślę o jej jakby tożsamości osobowej. To ona się absolutnie czuła równa tym wymienionym wcześniej. Albo nie czuła się na pewno gorsza w żaden sposób. Znaczy ona tutaj wchodzi jak równy z równym w dyskusję z tymi klasycznymi koncepcjami. Mhm. Przepraszam, jeżeli mogę, bo na stronie 190 jest nawet taki fragment, że właśnie na tym polega, ja mam z polskiego wydania akurat, ale że na tym jakby polega wielkość tych, ja trochę przeskakuję, bo to jest jakby zaraz po tym rysunku, ale że na tym polega wielkość tych dzieł, że one się zrodziły właśnie na tym, dokładnie zawdzięczamy temu, iż zrodziły się one na tym małym, niepozornie trakcie nieczasu, których myśl ich autorów wydeptała między nieskończoną przyszłością a nieskończoną przyszłością, uznając, że przyszłość i przyszłość nakierowane są jak gdyby na nich. Czyli właśnie na tym jakby wielkość Bergsona, tak, Augustyna polega, że się jakby rodzą na tym samym, jakby na tej samej płaszczyźnie nie czasu. O, tak, to jest tutaj. Mhm. I ona też we własnym mniemaniu z tej samej płaszczyzny się wypowiada, nieskromnie. Bo to Husserl, no. Husserl jest oczywiście no, nieporównywalnie bardziej szczegółowy, nie chcę powiedzieć głębszy, ale na pewno no, analitycznie bardziej sprawny i bardziej zrozumiały w tym sensie, ale ona nie mówi o czasie świadomości. Czy nie? Czy ona mówi o czasie? Nie. Ona chce mówić o czasie myślenia i o czasie jako takim, cokolwiek to by miało znaczyć, tak? Nie o to, jak jest podział na trzy wymiary czasu, to już nie chodzi o jakąś konstytucję, o jakieś retencje, protencje, prawda? Tylko o jakieś pierwotne źródło. No to jest, no oczywiście u Husserla też jest pierwotne źródło. Więc jeśli to by miał być jakiś pierwotny, jakiś analogon pierwotnego źródła, to oko cyklonu, tak? No to ono by miało tak wyglądać, właśnie jako taki miks, prawda, linearności, atemporalności. A może także cyrkularności, bo przecież u starożytnych Greków, prawda, tam jest koncepcja czasu jako takiego okręgu, idea wiecznego powrotu, prawda? To jest ich myślenie. Oni myśleli o czasie jako cyklu.
Tak, ale ona nie myśli na pewno o czasie myślenia jako o cyklu. To nawet jest taki, tu znowu, to jest, robi się taka scholastyczna, prawda, zabawa z tego, znajdowanie zdań o Hannah Arendt, czy coś myśli, czy nie myśli. Jak ona sama, jakby miała napisać kolejną wersję tego, to by jeszcze inaczej to napisała prawdopodobnie. Ale gdzieś tutaj był ten fragment właśnie o cyrkularności, którego teraz pewnie nie znajdę, gdzie ona odróżnia to od cyrkularności. No dobrze, to nie będę szukał. A co Państwo myślicie, pozostali? Ktoś chciałby coś? Jeżeli mogę, tu słowo, bo tak mi się wydaje, że myślenie w sensie ścisłym, ono jakby nie potrzebuje tego podziału na przeszłość i przyszłość. Tak. On wtedy się uprawomacnia, jeżeli jednak wprowadzimy jakąś taką kategorię, no tak naprawdę atomu wieczności, bo tutaj ona nie przywołuje Kierkegora, no ale mamy to pojęcie, powiedzmy, no ogólnie Augenblick, powiedzmy, po duńsku to było jakoś Augenblick, no ale dzieło o pojęcie lęku i tam rzeczywiście Kierkegaard wprowadza no, tą kategorię atomu wieczności jako pewnej intensyfikacji przeżyć, które rozgrywają się na linii czasu, że tak powiem, światowego, ale są jakby wyjściem poza to, ku nieskończoności. W jakim sensie, no do tego jednak mamy jakieś odniesienia u Heideggera, no ewidentnie u Jaspersa, którego ona tutaj bardzo dobrze zna, a jednak ona ustawia tak akcenty, jakby nie wychodziła od Kierkegaara, to mnie frapuje. Tak, bo nie ma być tego wyjścia poza czas. Nawet nie ma tego słowa, no to i w ogóle atomu wieczności. Ona jakby wychodzi od takiego bezczasowego, właśnie tej bezczasowości myślenia greckiego, a zarazem daje znać, że chodzi o przeszłość i przyszłość. I to rzeczywiście chyba jest oryginalne, tylko tyle, że to jest jakby takie no, zaskakujące poniekąd. Spontanie, bo proszę zauważyć, że ona mówi wprost, że to nie chodzi o wieczność, tak? I jest ten wątek, prawda, tutaj, prawda? W tej metaforze Kawki, prawda, jest pewien kłopot z nią, ona to tak nazywa, że ten on chciałby wyskoczyć z tego czasu do jakiegoś wyższego poziomu, prawdopodobnie jakiejś wieczności, to pojęcie się z kolei później pojawia, nie w kontekście Kawki, mówiąc, że to nie jest wieczność, ale co ona mówi, że gdzie on jej zdaniem może wyskoczyć? No nie może ponad to wyskoczyć, tak? Tylko dokąd ma wskoczyć? On może, że samo to pole bitwy temporalnej jest tym miejscem, w którym on może odpocząć. I czym jest to miejsce? Ono jest jakąś bezczasowością, która nie jest wiecznością. My teraz używamy słów, które no jakby mają też potoczne znaczenie, ale i filozoficzne, i potoczne, ale mniej więcej one, jakby rozumiemy różnicę, mimo tych różnych naleciałości, ale to na pewno ma nie być nieczasowe. Ma być czasowe. No i mamy w końcu taki paradoksalny tutaj, gdzie to jest, podsumowanie, że to jest present, which is timeless, czyli teraźniejszość, która jest bezczasowa. Czyli to nie jest wieczność, nie? Tylko ta bezczasowa teraźniejszość. To splątanie trzech czasów, ale nie na takim poziomie, na jakim jest splątanie świadomości, gdzie myślę o zjawiskach konkretnych, bo to ma być dopiero na poziomie, kiedy myślę o zjawiskach minionych bądź przyszłych, no to jestem na poziomie woli bądź sądzenia. A tutaj to ma być jakieś takie pierwotne źródło. Ja to tak widzę, że to jest jakieś właśnie to oko cyklące, jest to pierwotne, bezczasowe źródło, ale ono nie jest wiecznością, tylko jest właśnie timeless present. Tak? A tu jeszcze zaznaczyłem znak zapytania, dlatego że jako ciekawostkę, że ona tutaj pisze wprost, że te dziury w czasie nie pojawiają się w czasie historycznym i biograficznym. W innych miejscach tej samej książki pisze, że się pojawiają. To jest taka tutaj niekonsekwencja. Non-time space in the very heart of time. Prawda? W samym sercu czasu. Później o tym, co tutaj pan powiedział bez twarzy.
Tak, pan Bartosz, ja przepraszam, ale mam słabe połączenie. Bartosz, nie anonimowy, ale niewidzialny. I co się dalej dzieje? A, no to już to powiedzieliśmy, że ta bezczasowość na pewno nie jest wiecznością, jest temporalnością, która jest dostrzegana z perspektywy myślenia. Problem polega na tym, że możemy ją zobaczyć dopiero jak wyjdziemy z tego myślenia, więc, czyli z tej pustki, więc już ciężko o tym mówić oczywiście, bo już na poziomie refleksyjnym wtedy jesteśmy. I co ona robi? Skupia w całość nieobecne czasy, już nie i jeszcze nie, w jakąś formę własnej obecności dla samego siebie, tak? Dla samego siebie. No i tutaj odnośniki do tradycji oczywiście dość arbitralne, prawda? No bo ciężko to w ogóle w kategoriach adekwatności jakiejś oceniać, prawda? Czy to jest kraina czystego rozsądku czy intelektu. I teraz mamy taki fragment, który w zasadzie znowu zmienia frame of reference, że tak powiem, tak? Nagle się odwołuje do podstawowej przesłanki wszystkich tych rozważań, tak? Że to jest rozmontowywanie czy obnażanie, tak? To się chyba po polsku tłumaczy, metafizyki, tak? Obnażanie metafizyki, czyli no, szranki z filozofami, z pewną tradycją tutaj staje. A tą przesłanką jest to, że nic z tradycji została zerwana. I to a propos tych pytań wcześniej o to, jaka to jest tradycja, prawda, czy tego, czy tej, czy innej grupy. Ona mówi, że tym, co zostało, z czym mamy do czynienia, z czym ona ma do czynienia we własnym mniemaniu, no to tak by trzeba przynajmniej na to spojrzeć, jest przeszłość fragmentaryczna, tak? Oj, przeskoczyło mi coś. Przeszłość fragmentaryczna, podkreślenie Hannah Arendt i jakbyśmy oczekiwali tutaj konkluzji, to ona do Szekspira się odwołuje, prawda? I do metafory pereł. I troszkę to jest, nie wiem, jak to Państwo rozumiecie, czy to jest wyraz bezradności, czy właśnie naturalna konsekwencja tego, co dotychczas padło, że to się, obdarzenie metafizyki się staje poezją u Hannah Arendt w pewnym momencie, w tym kluczowym, prawda? Bo to się kończy w ten sposób, tak? Czyli kończy się cytatem z Odena. Ta książka w zasadzie, tak? Myślę. Czy to jest taka ambicja rzeczywiście, żeby wejść do źródła oka cyklonu? No bo jak tak, no to można by może wymagać czegoś więcej od niej. Dając Husserla. Znaczy wydaje mi się... Ale może to jest raczej tak jak Heidegger, prawda? Który też przecież nawiązuje do swoich ulubionych poetów, pokazując tą, że mogą wyrazić to, czego dyskurs filozoficzny nie jest w stanie wyrazić. Chociażby te odniesienia do Rilkego, do Hölderlina, prawda? Zwłaszcza do Hölderlina. No tutaj to jest bardzo piękny, oczywiście on formalnie się różni, ale on troszkę, ten mówię o tym wierszu Odena, on oczywiście formalnie nie jest haiku, ale on troszkę ma taki sens jak japońskie haiku, prawda? Takie uchwycenie sensu w takiej rzeczy codziennej, odsłaniające jak gdyby transcendencję, prawda? Ten pęknięcie filiżance otwierające ścieżkę do kraju umarłych. Także ja nie sądzę, żeby to było złożenie broni, to raczej jest pokazanie innej broni. Danielu, co chciałeś powiedzieć? Znaczy, ja chciałem powiedzieć tylko, że
na ile przy takim korzystaniu, powiedzmy, z tego dziedzictwa unikamy jednak wchodzenia w pewne schematy myślowe, w pewne jakieś takie tory, które nas raczej gdzieś odciągają od sensu, niż pozwalają go jakoby dobrze skonstruować, no bo chyba tutaj, nie wiem, o sensie się, sensu się nie odkrywa, nie wiem, wedle Arendt, ale raczej się go po prostu tworzy, tak? Dochodzi się jakoś do niego. To znaczy, że tutaj to, że ona rzeczywiście po prostu sobie bierze różnego rodzaju tradycje i jakby próbuje z tego na własny użytek zmontować pewien sens tego, co rozumie przez myślenie, że jednak mam wrażenie, że tutaj, że to nie jest niewinne, że jednak za tymi tradycjami, choć one są osłabione, sfragmentaryzowane, kryje się jednak pewna siła, Heidegger mówił, siła słów podstawowych, i że nie jest to obojętne, jakich używasz słów, od czego Jarek wyszedł, i za tymi słowami idą pewne schematy, pewne jednak style myślenia, pewne nawyki i tak dalej, które właśnie, mam wrażenie, no, nie są niewinne w tym sensie. One jednak kształtują nasze spojrzenie. No i pytanie ostatecznie, co jest tutaj stawką? To znaczy, jaki sens tutaj jest stawką? Sens właściwy, pewnie to jest złe słowo, nie wiem, sens maksymalnie niesprzeczny, to też jest niewłaściwe. O co się tu toczy, właściwie gra w tym wszystkim? No właśnie. I błądzić. Na pewno toczy się o to, że Hannah Arendt siebie ujawnia tutaj jakoś, prawda? Swoje myślenie. No ale to jest banał, tak? Znaczy to do niczego nas nie prowadzi. No ale z drugiej strony myślenie ma do niczego nas nie prowadzić, więc to jest tutaj jakoś konsekwentne. Czy to jest, Danielu, twoim zdaniem, tak mówiąc językiem potocznym, to jest filozofia w ogóle? To, co tutaj czytasz jako filozof? Czy to jest filozofia, czy to coś innego jest? No jak dla mnie to jest najprzedniejsza filozofia, jakby nie patrzeć. Tak, tak. Filozofia tu kur, prawda? Tak. Tak, ja się nad tym zastanawiałem kiedyś, wielokrotnie to czytałem i pod różnymi kątami. Tak naprawdę jedyną taką odpowiedzią, która mnie usatysfakcjonowała ostatecznie, była odpowiedź, że to jest działanie polityczne. Dlaczego w ten sposób do tego podchodzisz? No właśnie, może z powodu, że jednak mam jakieś, za dużo we mnie akademika. Jednak Hannah Arendt mnie z akademickości nie oczyściła całkowicie swoim myśleniem i jeszcze oczekuję, zresztą to próbowałem też zrobić kiedyś, to troszeczkę przełożyć na język prawda, twierdzeń, które są niesprzeczne, tak? I jakąś strukturę tutaj wyłuskać, ale to zawsze się kończyło porażką, w tym sensie, że tutaj no, te konsekwencje są czasami radykalne. Są czasami radykalne. Może filozofia nie ma być spójna, taka jak ona uprawia, no ale jeśli ma nie być spójna, to czy jeszcze jest... Dlatego tutaj, pamiętacie Państwo, od zeszłego tygodnia temu zastanawialiśmy się jeszcze w fenomenologiach, czy hermeneutyka fenomenologiczna, czy już postmodernizm, że to są jakieś... Ona rzeczywiście jest po nowoczesnym myślicielem w dużym stopniu, moim zdaniem. Ania, mówisz coś? Czy? Ja mówię, że się zgadzam z tobą. Tak? Ja też tak czytam. Ja ją czytam już jako takiego właśnie, można powiedzieć, protopostmodernistę. Protopostmodernistę, dokładnie. Bo wydaje mi się, że to, co jakby to powiedzmy filozofię przedpostmodernistyczną charakteryzowało, to jednak jakieś roszczenie. I to roszczenie, no różnie było nazywane, prawda, ale mówiąc szeroko, jakieś takie roszczenie. Roszczenie, że czujesz, że tutaj się rozgrywa walka na śmierć i życie, że tutaj trzeba przewalić świat do góry nogami,
i wcześniejsze myślenie no jest jakby wrogiem numer jeden, z którym podejmujesz dialog, ale nie jest to dialog między przyjaciółmi, powiedzmy, tylko no między powiedzmy wrogami, ale to, oczywiście to w pewnym sensie, tak? To nie są wrogowie, których nienawidzisz, tylko wrogowie, których szanujesz. To są rywale, mówiąc tak bardziej po sportowemu, o jakąś prawdę, o jakiś sens, o coś, co oni jednak swoimi odkryciami, swoimi koncepcjami przykrywają, zasłaniają. I ty starasz się zdjąć tą zasłonę. Dlatego oni stają się jakby twoimi rywalami. Natomiast, znaczy, broń Boże, nie chciałbym tego tutaj jakby dezawuować, pomniejszać tego, bo akurat bardzo mnie się podoba ten jej styl filozofowania, taki swobodny styl, który nawet właśnie pozbawiony pewnego roszczenia, ale z drugiej strony przecież jest gdzieś w tym wszystkim jakieś pragnienie, czy jakieś... jakaś chęć, no bez tego coś, co napędza to myślenie. Bez tego przecież, no właśnie, byłoby to tylko jakimś takim, no cóż, zrzucaniem słów na papier. Ale masz rację, że ona nie chce nikogo do niczego przekonać. Mhm. Tak? No w tym sensie, jak ty mówisz, co charakteryzuje nowoczesny dyskurs. I to też nie jest dyskursywne w tym sensie, że tutaj nie ma takiego dystansu przedmiotowego do własnych myśli, jakichś prób organizacji, co wydaje mi się jest w dużym stopniu celowe, tylko jakaś próba może unaoczniania tego procesu, prawda, tego ruchu myślenia, który się toczy. No oczywiście też o coś chodzi, no bo chodzi o tego Eichmanna w ostateczności i na początku to było jasno powiedziane i później. I jednak tym, co napędza, zresztą całe dzieło Arendt totalitaryzm napędza, czy refleksja nad totalitaryzmem, doświadczenia te są... widoczne we wszystkich tekstach. No ale to jest jakiś interes osobisty, można powiedzieć. Poznawczy też, ale to nie jest to akademickie. Zresztą myślenie było w New Yorkerze drukowane, prawda? Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. No, w magazynie jednak no, intelektualnym, ale popularnym, tak? To, i na nie. Czy ono się przebiło w ogóle, czy ta książka w ogóle, pytam filozofów zawodowych, czy ona jest w ogóle w dyskursie filozoficznym obecna jakoś, akademickim, książka o myśleniu? Czy to jest książka, brzydko mówiąc, cytowana? Czy to jest książka cytowalna w ogóle? Czy to są myśli, które można... Czy można z nich coś budować? Znaczy, ktoś tutaj się podłącza. Chyba Paulina chyba się podłącza. Ja tylko powiem, że dla mnie oczywiście no to jest skarbnica wręcz cytatów, bo to są pewne intuicje, które współgrają z moimi, więc rzeczywiście dla mnie jest to bardzo cenna pozycja. Ale Paulina chyba się łączy, chyba że ktoś inny by chciał jeszcze zabrać głos. To... A pani, która włączyła kamerkę właśnie, nie chciała czegoś powiedzieć? Nie? Patrycja. To może jeszcze... Jeszcze korzystając, to jest też ciekawe, że jeżeli mówimy, bo właśnie o tej stawce, jeżeli rzeczywiście, ja tak może znowu zbyt pospiesznie powiedziałem, że nie ma tutaj stawki, gdy tymczasem ta stawka wydaje się być najbardziej poważna, jaką można sobie wyobrazić w obliczu największej katastrofy, jaką przeżyliśmy w XX wieku. Hannah Arendt no, nawiązuje wprost i podejmuje wyzwanie, można by powiedzieć, faktu istnienia zła o takich rozmiarach. I teraz powiedzmy, jak mówisz, jej myślenie też jakby historycznie, biograficznie wyrasta właśnie z tego doświadczenia zła. A więc można by powiedzieć, no motywacja szalenie ważna, głęboka i uniwersalna. Bo przecież no, akurat ona przeżyła ten rodzaj katastrofy, ale można by
powiedzieć, no, że zło jest, prawda, sytuacją uniwersalną, jej występowanie, choć może nie na taką skalę. Ale z drugiej strony, jaka jest jej odpowiedź, przynajmniej jeśli chodzi o tą książkę, bo ty już mówiłeś o całym dziele, ale ja tylko o tym tutaj książce, którą przeczytaliśmy. Jej odpowiedzią na zło jest myślenie. To jest w gruncie rzeczy ciekawa odpowiedź, ale jakby dla mnie jednak jakby trochę za mała. To znaczy pisająca się w pewną tradycję, myślę, intelektualną, tradycję duchową, tradycję kulturową, że na tak straszliwe zło my odpowiadamy wezwaniem do myślenia. Być może to jest jedyne zadanie filozofii i błądzą ci, którzy uważają, że filozofia powinna zmieniać świat, ale jest to jednak no, bardzo interesujące, to znaczy nawet można powiedzieć wbrew wielu ruchom, które po wojnie powstały, także filozoficznym, które próbowały zmieniać świat, tutaj wzywa się nas do myślenia, które, mówiąc tak po heideggerowsku, jest podzięką, jest afirmacją, jest rozmową. Pogodzeniem ona mówi później, albo nie, to wcześniej musiałoby, bo to jest w myśleniu też, pogodzeniem z cierpieniem, tak? Działać znaczy cierpieć, tak? Reconciliation with suffering. Ale troszkę konkretów jeszcze mamy w tej części tutaj, w tym postscriptum. Czy to, bo tego postscriptum nie było w oryginalnym wydaniu tłumaczonym przez Buczyńską Garewicz. Czy ono, Danielu, jest w tym nowym wydaniu, którego ja nie mam, dwutomowym? W starym nie ma. Ja mam też stare i tutaj nie ma. A kto tłumaczył w nowym? Czy w nowym? Nie. To musi być dotłumaczone, bo... Ale chyba Buczyńska Garewicz, bo nie jest napisane, żeby ktoś... Mamy, no ogólnie trzech jest tutaj tłumaczy, tak? Całej książki. Anna Buczyńska Garewicz, Robert Piłat i Bogdan Baran, ale my nie wiemy, który... No to Bogdan Baran musiał tłumaczyć, z tego by wynikało, bo jego nie było we wcześniejszych dwóch. Mhm. Ale on z angielskiego tłumaczy też. Tak. Najwyraźniej. Tak, tak, tłumaczy z angielskiego. No to rzućmy jeszcze szybciutko, bo czas tutaj zegara nas też goni, nie uniknie. Czy też Marcinie, nie zostawimy to, bo to jest jakby, ma takie wrażenie, wprowadzający mocno rozdział do tego, co nastąpi dalej. Czy ewentualnie go nie zostawić i jeszcze może jakieś słowa podsumowania tego, co miało miejsce do tej pory. Ale to tylko tak tobie pozostawiam decyzję. No, jak Państwo wiecie, nie wiem, jak tam wygląda to z drugiej strony ekranu, na ile się przysłuchujemy, na ile coś innego robimy, czy chcemy jeszcze tutaj zawrzeć. To bardzo gęsty fragment na pewno, więc warto go, jeśli go Państwo nie przeczytaliście, możemy go rzeczywiście przełożyć. I to jest rzeczywiście fragment, który warto przeczytać dokładnie, bo tu jest kilka kluczy do całości, zdecydowanie. No moim zdaniem ten klucz, to się jednak kończy odwołaniem do historii i do historii w sensie no, spekulatywnym, tak, używając tradycyjnych pojęć, czy substancjalnej filozofii dziejów. I to jest ten kontekst, który ona, jak dla mnie, ewidentnie tutaj nadaje tej całości. Tak? Powrót do pojęcia historii, stawia alternatywę, po arendowsku, prawda? Są dwie opcje, nie ma więcej i tutaj alternatywa jest taka, prawda? Albo powiemy za Hegelem, tak? Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Leaving the ultimate judgment to success. To jest świetne. Albo, czyli ontologia sukcesu, tak? Albo utrzymamy z Kantem jakąś autonomię, no i idzie w tym kierunku historyjny i tutaj otwiera, to jest ważny fragment nie tyle dla tego, co będziemy mówić, o czym będziemy mówić w dalszej kolejności, czyli, bo jaką my mamy kolejność? My zrobiliśmy wolę w drugiej kolejności, prawda? Tak. Robiliśmy wolę, tak.
może trzeba było sądzenie zrobić w drugiej kolejności. Chociaż no, gdyby to było wydane jako całość, to może... To już zostaniemy przy tej, którą mamy, tak? Tak, tak, to zostańmy. Będzie istotne przy czytaniu władzy sądzenia, czy tego substytutu władzy sądzenia. Otóż to, tak. Więc proponuję to może... Ale to już nawiązaliśmy do tego, możemy do tego wrócić, prawda? Okej. To jest bardzo fajny tutaj cytat, myślę, który warto, z tym możemy zamknąć. Co, a propos jej celu poznawczego, tak? Tego, co mówiłeś, i przeciwko czemu ona tutaj się, to tutaj przeciwnik jest jasny, tak? Możemy odzyskać naszą godność. A z kim walczymy? Z pseudo, prawda, z jakimś bożkiem historii, z wielkiej, bożkiem historii, a tu pod tym, już w kontekście innych prac, to się cała nauka historyczna się za tym kryje, nie tylko spekulatywne koncepcje. Cała unaukowiona, cały unaukowający dyskurs wyjaśniający procesy historyczne, co się za tym kryje. To jest bardzo radykalna myśl, wydaje mi się, prawda? Nie odmawiamy znaczenia historii, ale odmawiamy jej prawa do bycia ostatecznym sędzią. I ostatnim zdaniem tego postscriptum jest jedyny fragment władzy sądzenia, który Arendt napisała, czyli ta maksyma władzy sądzenia, bycia z empatyzowania z przegranymi. Tak? Taka benjaminowska z ducha, prawda? Tutaj Katona. Czy Państwo jeszcze chcieliby coś może powiedzieć, podsumować, skomentować? Bo my tak tutaj... Nie wiem, czy mnie w tej chwili słychać. Tak, Paulino, słychać. Słychać mnie, dobrze, bo proszę. Znowu zmieniłam oprzyrządowanie, ale chciałam tylko powiedzieć, że no dla mnie, ja tak czytam Arendt i w ogóle w takim kontekście, że ona owszem polemizowała całe życie. Może nie tak, to nie jest tak expressis verbis, jak powiedzmy Kant z Humem, ale ona całe życie dla mnie polemizowała z Heideggerem, którego no z jednej strony afirmowała, z drugiej strony jednak nie wprost, ale mocno krytykowała. I wydaje mi się, że ciekawe byłoby też odczytanie myślenia jako pewnej odpowiedzi na co zwie się myśleniem Heideggera i zestawienie tych, chociaż ona go cytuje afirmatywnie, niewątpliwie, natomiast zestawienie tego myślenia Heideggera, które jest takie wyniosłe i takie elitarne i tak nas dopada skądś, prawda, co zwie się myśleniem i tego myślenia Arendt, które jednak później przechodzi we władzę sądzenia i w zdolność czynienia pewnych rozróżnień. To znaczy Heidegger może, problem z Heideggerem polega na tym, prawda, że Heidegger może napisać w 52 roku, wygłosić wykład o myśleniu, w którym potrafi powiedzieć, że największą tragedią Niemców jest to, że zostały podzielone. Prawda? Znaczy po całym Holokauście i po wszystkim. I właśnie to jest, wydaje mi się, to, czego Arendt może tutaj brakować. I ten jej wewnętrzny dialog, który później jakoś się jednoczy we władze sądzenia, jest w moim odczuciu jedną wielką odpowiedzią na ten sposób myślenia o myśleniu. Cokolwiek Arendt afirmatywnie może nie mieć do powiedzenia na temat Heideggera i jak bardzo go nie cytuje w afirmatywny sposób. To tyle, to taki na koniec taka uwaga. Tak, ja tutaj wrzuciłem, nie wiem, czy Państwo widzicie, jako komentarz. Martin oczywiście czuwa nad tomem poświęconym myśleniu, bo ten cytat otwierający jest właśnie z niego. Zachęcam jeszcze do komentarzy, do jakichś takich uwag podsumowujących, wrażeń. To jeżeli mogę, tylko taka uwaga, ale z kolei właśnie dotycząca tego, co ty, Danielu, mówiłeś, bo ja no, osobiście tak bym wyżej ocenił tę jej odpowiedź a propos kwestii zła, no bo wydaje mi się, że to nie jest tylko tak, że ona po prostu mówi, no myślmy, wobec, no wydarza się zło, a zatem myślmy, tylko że to jest taka sytuacja, iż
jeżeli no jest możliwe zło tak zwane diabolicznym, tak, no, czyli jakby takie, gdzie ktoś zamierza czynić coś destrukcyjnego, no to jednak no jest ważkie to jej odkrycie, że powiedzmy to zło diaboliczne, ono nie mogłoby mieć jakichś takich sukcesów, gdyby zarazem nie korzystało z tego, tej banalności zła. No. I wydaje mi się, że ona no jednak jakby zdaje sobie doskonale sprawę, że stawką jest ostatecznie to, żeby nie wydarzyło się to zło gigantyczne właśnie, które powiedzmy mamy w systemach totalitarnych, ale żeby do tego nie dopuścić, obezwładnia, że tak się wyrażę, możliwość tego zła banalnego po to, żeby ostatecznie no jednak było bezbronne tak naprawdę, a przynajmniej znacznie mniejszej mocy to zło diaboliczne. Czy to nie jest taka mała stawka, a ten problem mógł dopiero być postawiony poważnie no, w wieku XX, czyli w tym sensie no jednak to jest nowy kontekst i to, no, to jest niebanalne, bo inaczej to wtedy no rzeczywiście powiedzielibyśmy, no to Sokrates w pewnym sensie jest tym, który no, tak jakby no, ma receptę przeciwko złu taką, że myśmy tak zupełnie już podręcznikowo, no więc to jest inny kontekst i to jest niebanalne. Znaczy, źle to brzmi akurat, kiedy używam słowa niebanalne, znaczy to jest no, dużej wagi. To tylko tyle. Tak, ta koncepcja banalności zła, tutaj jest fajna gra słów. Koncepcja banalności zła Hanny Arendt jest właśnie niebanalna. I to jest, ja też się zgadzam całkowicie z tym, co mówisz, Jarku, że to nie jest ta perspektywa taka no, właśnie sokratejska. Ona tutaj pokazuje, że myślenie, zło zawsze będzie się plenić, bo to jest ta jego oportunistyczna natura. Ta właśnie taka natura porównywalna z grzybem. Zawsze będzie się plenić. W związku z tym tylko i wyłącznie właśnie brak takiej luki, która pojawia się wówczas, gdy podmioty moralne abdykują ze swojej zdolności myślenia, no może to zło zatrzymać w tym rozpełzaniu się. Prawda? Ono jest takie rozpełzające się. To nie jest takie, powiedzmy, głęboko zakorzenione metafizycznie zło w takim sensie ontologicznym. Nie, to jest takie zło, które się rozprzestrzenia pełznąc, prawda, ale jest w stanie wszechogarnąć świat. Prawda? No tak jak to w pewnym sensie się stało w czasie nazizmu. Także... Ja się zgodzę z tym, że tutaj cała filozofia Arendt to jest oczywiście jakby osobny temat, tylko ja mówię o tym tutaj jednej dziele, o tym jednym dziele, gdzie ta koncepcja powiedzmy banalności zła, no jakoś tam w tym momencie akurat się nie przebija. Natomiast to zło demoniczne, o którym ty, Jarku, wspomniałeś, to jest właśnie, to ja też o tym wspomniałem na samym początku, nie nazywając tego tak trafnie jak ty, ale o to mi chodziło, że mianowicie to jest ciekawe, że Heidegger, powiedzmy tak trochę patetycznie, no jeden z największych myślicieli XX wieku, niektórzy mówią w ogóle myślicieli wszechczasów, no jakby wszedł we wspieranie nazizmu i co ciekawe, no właśnie nie uchroniło go od tego jego myślenie. Co więcej, że on, i to wiemy przecież na podstawie tych publikacji czarnych zeszytów, że on w pewnym sensie to swoje poparcie dla NSDAP przeniósł na grunt swojego myślenia bycia. I powiedzmy tych wątki, które się pojawiały i które stały się no, hasłami wywoławczymi największych zbrodni, jak antysemityzm, nie wiem, rasizm i tak dalej, to wszystko on próbował, powiedzmy, próbował, nie próbował, są dyskusje, ale no, wszystko na to wskazuje, że jednak miał ku temu ciągotę, może tak słabo powiedzmy, przenieść to na grunt filozoficzny i z tej perspektywy uzasadniać pewne zło, które pogrążeni w swojej banalności wykonawcy rozpleniałyby po tym świecie. Ale jest to ciekawe, że właśnie Heidegger, no, który, od którego tutaj zresztą motto pochodzi, który jakby nie patrzeć, no, jest myślicielem wielkiej rangi, on jego nie uchroniło myślenie. Z jednej strony można by tutaj wrzucić argument pana Arendt, z którym się nie zgadzam do końca, ale ona z kolei jak usprawiedliwiała Heideggera,
może pamiętacie Państwo, to właśnie mówiła, że on politycznie był bezmyślny. Mhm, chociaż filozoficznie oczywiście wręcz przeciwnie. Natomiast ona go taką roztargnieniem filozofa troszeczkę, prawda, taką nieświadomością tego, co tu się dzieje, jakie tu wielkie rzeczy zachodzą, w cudzysłowie wielkie oczywiście, czy dalekosiężne w tym sensie, próbowała po wojnie usprawiedliwiać pewną, no to słowo bezmyślność nie pada wobec niego, tak, ale jakieś takie pojęcia typu, prawda, roztargnienie już jak najbardziej, że nie ogarniał po prostu polityczności i tej sfery politycznej, no bo on był philosopher's philosopher, tak, znaczy on był tym, taką figurą tych wielkich filozofów, a przecież ona nie mówi o myśleniu, właśnie próbuje o myślenie od filozofii odróżnić jednak. No więc to byś, czy tutaj dojdziemy teraz, czy ja sam dojdę teraz do wniosku, że chcę powiedzieć, że Heidegger nie myślał, to tego, tutaj nie zrobię tego kroku, prawda? Ale wiesz, o co mi chodzi, tak? Że on, może to jakieś inne myślenie chodzi, no ciężko byłoby to, trochę zabrnąłem tutaj w tym moim myśleniu w tym momencie, tak? Bo gdyby tak odróżnić, to co to by miało znaczyć, że Heidegger, myślenie Heideggera było innym myśleniem niż to myślenie, o którym ona pisze? No nie, no musi być jakiś punkt wspólny, prawda? Może władzy sądzenia z kolei brakowało, a nie myślenia. To myślenie filozoficzne, o którym mówił mówi na początku tego dzisiaj przez nas omawianego tekstu, no to jest to właśnie myślenie ekspertów, tak? Specjalistów od myślenia. Myślenie filozofów, którzy są zawodowymi myślicielami. I ona to później przecież odrzuca, prawda? Że to nie jest to myślenie, które ją interesuje. Polityczność, to co polityczne, to się dzieje, prawda? To jest czasowe, to się zdarza w czasie. A Heidegger jako ten właśnie zawodowy filozof, prawda? No filozofował jakby poza czasem, na tych wyspach. Tak, no bliżej mu do Platona, tak? I poza totalnego niż do Sokratesa na pewno. Właśnie, na tych wyspach pozaczasowych, więc jakby nie dostrzegał tego, co w tym czasowym świecie w sferze politycznej się działo. No może to jest taki klucz. No ale rzeczywiście tutaj chyba... Jest to życzliwa na pewno interpretacja do byłego kochanka i prawda, którzy mówią miłości życia, chociaż to jest mocno już romantyzujące. Niepotrzebnie romantyzujące określenie, prawda, młodej dziewczyny, która się zakochała w starszym od siebie, wybitnym, niewątpliwie charyzmatycznym myślicielu i coś z tego zostało na pewno do końca życia, bo tak to z pierwszymi miłościami bywa, ale tu bym też nie przesadzał z tymi wielkimi klasyfikatorami i rzeczywiście tak jak pani Paulina powiedziała, no, kondycja ludzka zresztą tak jest interpretowana bardzo często, tak? Jako odpowiedź na bycie i czas, godna odpowiedź, tak? Godna. No, zachęcam jeszcze tutaj uczestników do jakiegoś głosu, jakiejś impresji. W końcu jesteśmy w przyjacielskim gronie, normalnie siedzielibyśmy przy jednym stole. Więc tutaj jak najbardziej jest miejsce na różnego rodzaju nawet impresje. To może jeszcze ja spróbuję. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tym, że mam zapalenie gardła i nie bardzo wiem, jak to zabrzmi. Ja jeszcze cały czas oczywiście przysłuchuję się tej dyskusji fantastycznej. Ja bym chyba dodała jeszcze do tego, że ten Sokrates, bo było też pytanie o to, do czego ten Sokrates jest potrzebny, że ten Sokrates jest potrzebny chyba Arendt do takiego ustanowienia myślenia jako ciągłego zaczynania od nowa. Też pojawiła się w zeszłym tygodniu ta tkanina Penelopy, tak, którą prujemy i na nowo tkamy. Ale że to nie jest jednak to samo, tak? To jest krytyka niczego, to nie jest to, że chcemy, żeby wróciło to samo, to nie jest sen o wiecznym powrocie, tylko to jest właśnie pewne, może właśnie w opozycji do Heideggera, odniesienie do tego, że trzeba zacząć od nowa, tak? Że
tak w tym fragmencie, który dzisiaj przywoływaliśmy, jest, że Sokrates to jest ten, który nieustannie zaczyna od nowa. I co jest też ważne w jego figurze, bo się pojawiały takie pytania o to, skąd się bierze to działanie z tego myślenia, że on jest tym filozofem nieprofesjonalnym, który tak samo dużo czasu spędza na rynku, czyli rozmawiając z innymi ludźmi, jak i sam ze sobą, czyli w tym takim właśnie rozdwojeniu, tak, dwa w jednym, bo tak naprawdę Arendt bardzo dobrze też pokazuje, że kiedy myślimy, to nie działamy, tak? A myślenie przerywa nam to działanie. I wtedy właśnie, jeśli chcemy, jakby, żeby to myślenie miało charakter taki chroniący nas przed złem, no to ono musi być zasilane przez świat zewnętrzny, przez tego drugiego człowieka. I jeśli ja bym miała się zastanowić, co jest stawką też u Arendt, to wydaje mi się, że to zabrzmi strasznie, ale ochrona życia po prostu, bo to jest jakby hasło polityczne, które dzisiaj implikuje różne dwa obozy, prawda, więc nie będę tutaj w to wnikać, ale że ta ochrona życia, no jest jakby ta kruchość jej, tak, kruchość egzystencji, o której wielokrotnie mówi, i doświadczenie mrocznych czasów, no pokazało jej, że po katastrofie możemy zacząć wszystko od nowa, ale takim jakby jedyną zasadą jest właśnie to, że musimy to życie chronić, cokolwiek tutaj to znaczy. I tutaj można nawet wejść w biopolitykę, jeśli mówimy o tym, że Arendt jest postmodernistyczna. Chociaż to już jest... Przepraszam, tylko można prosić o doprecyzowanie, właśnie nie cokolwiek znaczy, tylko co by miało znaczyć życie? To jest moim zdaniem bardzo trudne pytanie u Arendt, co by miało znaczyć to życie, bo tak naprawdę trochę zaczynamy mówić tutaj wbrew kondycji ludzkiej, tak, tej książce, bo jeśli oscylujemy w tej dychotomii życie biologiczne i świat, no to widzimy Arendt z kondycji ludzkiej, która twierdzi, że no tak naprawdę ważne jest to, żeby brać udział w wolnym działaniu, który konstruuje nasz wspólny świat, tą światowość, tak, a jeśli chcemy uznać, że dla Arendt również ważne jest życie biologiczne w takim wypadku człowieka, to zupełnie unieważniamy tą dychotomię i trzeba by było się właśnie zastanowić, na ile Arendt konsekwentnie czy niekonsekwentnie rozwija te swoje aporie z kondycji ludzkiej. Więc ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, co u Arendt znaczy życie, bo sama troszkę teraz nad tym pracuję w kontekście biopolityki i jeszcze teraz jest mi po prostu trudno na to odpowiedzieć, ale... To ja może odpowiem. Mm-hmm. Bo oczywiście co znaczyć może różne rzeczy i w różnych tekstach znaczy różne, ale na pewno nie znaczy ochrony życia. To znaczy, ja tutaj bym to dość stanowczo powiedział, totalitaryzm paradoksalnie jest tym, który chroni życie, w sensie biologicznym, nagie życie. To oczywiście jest pewne przesprawienie tutaj, tak, ale życie niepolityczne, już upraszczając, nie jest warte życia u Hannah Arendt. To dla mnie jest sprawa dość jakby niewymagająca nawet większej interpretacji. Że to właśnie przecież, kiedy ona pisze o obozach, tak? Mhm. To co jest najstraszniejszą rzeczą w obozie? Nie śmierć, tak? Tylko zredukowanie do czystej biologii. To jest jej argument. Ja teraz nie chcę wchodzić, czy jakby na ile ona ma rację, bo oczywiście jest to pewien, powiedzmy, pewien typ idealny, który ona sobie tworzy jako pewien konstrukt interpretacyjny, tak? Natomiast no, w jej mniemaniu to redukcja do życia w sensie bios, w sensie, mówię, biologicznym, współczesnym, czy w sensie zoe, nie życia, nie bios, tylko bio, to trzeba może powiedzieć w tym momencie, nie w potocznym sensie, tylko w tym oryginalnym, to jest główny problem.
Życie niepolityczne nie jest warte życia i jakby ta cała polemika z totalitaryzmem, to jest totalitaryzm, jest właśnie polemiką z tą próbą redukcji do nagiego życia, tak? Do fizjologii. Mm-hmm. Więc tutaj, no co to by miało znaczyć ochrona życia? Bo to jednak, wydaje mi się, jednak kontekst polityczny, teraz współczesny i ta fraza ochrona życia, ja przepraszam, że tak się czepiam teraz może, mm-hmm. tak to, jak się czepiał, ale no to jednak jednoznaczne wywołuje jednoznaczne skojarzenia i tyle. I tyle. I tu już trzeba by się w tym momencie bronić, dlaczego nie ochrona życia w takim sensie, w jakim dzisiaj to pojęcie jest stosowane, to może go lepiej nie używać w ogóle. Ochrona życia politycznego, ochrona prawda, możliwości działania, ochrona spontaniczności, jak najbardziej ochrona możliwości zaczynania od nowa, tak, działania wspólnego, prawda? No to można to zamienić. No to jest prowokacyjne troszkę, ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest prowokacyjne, aczkolwiek to życie u niej nie jest zupełnie bez wartości i już nie pamiętam, gdzie to chyba się pojawia w jakimś eseju Biopolitics. W tej chwili sobie nie przypomnę, ale jest to taka krytyka Arystotelesa, w której interpretator, bo to nie jest Arendt, dochodzi do wniosku, że jeśli uznajemy, że człowiek jest istotą społeczną, czy właśnie odnosząc się do Arystotelesa, tą istotą polityczną, tak, jest to zwierzę mówiące, to jeśli ustanowimy to jako taką naszą cechę nieodłączną, to tak naprawdę przeczy to w tym sensie temu, co Arendt chciała powiedzieć, że my musimy ją wypracować i wypracowanie tej polityczności jest właśnie, angażuje w jakimś sensie pojęcie życia. To znaczy zamieńmy je teraz, że to wypracowanie polityczności angażuje bycie wśród innych, tak? Angażuje właśnie ten pluralizm, który jest jednocześnie krytyką tego profesjonalnego filozofa, tak? Czy tej kontemplacji, czy właśnie tego niemyślenia, które zaprezentował Eichmann, czy powiedzmy teraz, biorąc pod jedną kreskę też Heidegger, tak? Bo i tutaj też Kant nam nie do końca wystarczy, bo moralność kantowska przecież jest przywoływana przez Eichmanna, że on powie w wywiadzie, że on przecież tylko wypełniał swoje obowiązki i dlatego Arendt będzie odnosiła się do estetyki, tak, i do tego, że tak ważna jest ta władza refleksyjna sądzenia, już niedeterminująca, tak, i do wyobraźni. Więc ja trochę odeszłam od tematu życia teraz, ale jakby myślenie... Życie nie jest ważne u pana Arendt. Myślenie jest zasilane... jest zasilane życiem wśród innych, może w tym sensie, i byciem wśród innych to też może nie jest dobre, ale myślenie, jeśli... No, tak, no to jasne, no to jest wspólnotowość, prawda, pluralizm. Myślenie o innych. Bycie z innymi, prawda, działanie w zgodzie, no to są takie pojęcia tutaj kluczowe. Wolność rozumiana jako działanie w zgodzie, acting in concert. No ale, nie, ale to nie jest ochrona życia, nie? No bo jakby ta, ja się tutaj znowu szczepiam, ja rozumiem. Ale po co wprowadzać ochronę życia razem w Polsce w 2021 w kontekście Hannah Arendt? Nie da się na to nie zareagować, prawda? No tutaj troszkę nie o to, jakby proszę pomyśleć na przykład, jak ona traktuje życie, kiedy pisze o konsumpcji i o pracy w kondycji ludzkiej. Czym jest nagie życie jako konsumpcja? Wymiana materii, tak? To jest pustka. To jest koniec polityki. To jest w zasadzie upadek całej historii Zachodu. Mm-hmm. W sensie takiej filozoficzno-historycznym, spekulatywnym patrzeć na Hannah Arendt, tak? Jako piszącej dzieje upadku, no to końcem historii jest społeczeństwo pracowników konsumujących,
pracujących, zarabiających na samochody po to, żeby dojeżdżać nimi do pracy, tak? Bo to jest bezsens. To jest dokładnie czysty bezsens, czyli kręcenie się w kółko, wymiana materii, prawda? Jak w tych, prawda, antyutopiach, tak? Gdzie mamy podpięte, prawda, zaspokajacze potrzeb fizjologicznych do organizmu, no to jest czysty bezsens dla niej, a to jest życie, jakby to jest triumf życia. Tak, czyli, ale to jest... Jakby ona cała jej, no nie, może nie cała, ale no, znaczna część energii, którą ona poświęca polemice politycznej, jest przeciwko życiu właśnie. Które się, pojęciu życia, które we frazie ochrona życia jednak tam wybrzmiewa bardzo mocno. Nie mówię, że to jest identyczne, to co ona mówi, z tym, co dzisiaj jest rozumiane jako ochrona życia, ale jednak mocno tam wybrzmiewa. No ja sobie zdaję sprawę z tego, że tu jest dość duży zgrzyt, aczkolwiek uważam, że tak idąc za tym, co Arendt proponuje, ona nas zachęca może właśnie do takiego analizowania właśnie historii i czasu tego bieżącego poprzez takie zupełnie nowe kategorie i jeśli chcemy teraz Arendt właśnie zrozumieć w tym momencie dziejowym, który teraz mamy, który teraz nastąpił, to może właśnie warto zastanowić się, w jakim sensie dzisiaj Arendt byłaby właśnie za pewną powiedzmy biopolityką, ale rozumianą zupełnie w inny sposób. To znaczy jakby idziemy teraz w stronę Foucault, tak? Ale jakby biopolityką, która nie chroni nagiego życia, tak jak mieliśmy właśnie ten obóz, tak? Tą figurę obozu koncentracyjnego, tylko właśnie życie, które zostało zapomniane przez Platona i zostało wyparte. To jest właśnie to odwrócenie, tak? Że to jest takie ciemne pandemonium ludzkich konieczności, a moim zdaniem Arendt zupełnie o tym nie zapomina. W późniejszej swojej twórczości. Oczywiście na początku bardzo, bardzo, bardzo te rozróżnienia u niej są klarowne i jasne i wiadomo, polityczność i życie są przeciwstawione, ale jeśli przywołamy właśnie Polityka jako obietnica, ten tekst, to tam ta polityka troszeczkę nabiera innego charakteru i wymiaru, że to już jest nie tylko właśnie to wolne działanie, ale coś, co jest w jakiś sposób sprzężone z codziennością. O, może to życie nie jest właśnie, tak jak pan powiedział, takim dobrym terminem, ale może pewna codzienność, pewna skończoność, która jest pewną skarbnicą, z której jednak czerpiemy pewne terminy dla polityki, tak? I to tylko rzucam w kwestii takich moich osobistych impresji i wątpliwości właśnie, które zdaję sobie sprawę z tego, że one są w jakiś sposób kontrowersyjne i ta ochrona życia oczywiście zupełnie na pierwszy rzut oka nie pasuje do Arendt, która twierdzi, że no, jakby istotą człowieka jest jego polityczność. Tak? Tylko pytanie, jak tą polityczność rozumiemy. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dyskusja się tutaj, prawda, rozgorzała na koniec. Czy jeszcze Państwo macie jakieś... Tak, mam wrażenie, że to jest rzeczywiście bogaty nowy... nowy wątek się tutaj pojawił. Tymczasem... Teraz może? Tak? Przerywany jest Twój dźwięk. Jest okej? Okay? Teraz no, zobaczę. Jeszcze raz. Dobrze, próbuję. Czy słychać mnie? Tak. Ja tylko chciałem powiedzieć, że powiedzmy tutaj rzeczywiście jest kontrowersja chyba dosyć duża, jeśli chodzi o kwestie życia. Natomiast mimo wszystko coś można by jakoś ratować tą tezę poprzez no jakby jednak przywołanie samej Arendt. Zrobiliśmy to na dzisiejszym spotkaniu, kiedy mówiła, że myślenie właściwie nie ma niczego innego i bliższego myśleniu, jak właśnie doznanie życia.
I w tym sensie wezwanie do myślenia, można by powiedzieć, jest jakimś taką próbą gdzieś, no właśnie wezwaniem do intensyfikacji życia. Ale to jest metafora, nie? No to... Tak, aczkolwiek, wiesz, można by budować wokół kategorii życia. Znaczy, ciekawe zawsze są, bo oczywiście na pierwszy rzut oka wiadomo, że fajne rzeczy wychodzą, kiedy się czyta coś na skos, kiedy się czyta coś w poprzek i tak dalej. I znaleźć taką kategorię na przykład życia, która by jednak ocalała, która umożliwiałaby ocalenie nawet życia tego biologicznego i ukazywała jego wartość w kontekście całej koncepcji Arendt, wydaje mi się, że to jest ciekawy pomysł, ale na pewno bardzo trudny. Ale to jak myślę, że to jest wątek zupełnie niezależny i oczywiście w ostatnich minutach naszego spotkania trudno by tutaj rozciągać to wszystko. No nie wiemy, co Hannah Arendt oczywiście by aktualnie... Czy jeszcze ktoś może chciałby... Tylko taka jedna może bardzo drobna uwaga, bo oczywiście kategoria życia jest bardzo wieloznaczna w dziejach, ale tak patrząc czysto po grecku, no to jest chyba w Krytonie, jak mnie pamięć nie myli, to Sokrates mówi, no nie chodzi o życie, tylko o dobre życie. I oczywiście cała no, też polityczna chyba tradycja grecka no, ma to do siebie, iż to życie w takim elementarnym sensie no, nie jest najważniejszym dobrem, bo Arystoteles gdzieś tam mówi też chyba w polityce, że pięknie jest umrzeć, tak jakby to powiedzieć, dla jakichś tam celów indywidualnych, ale jeszcze pięknie jest umrzeć dla polis, czyli no jednak z pewnością... No, no i Hannah Arendt mówi jest to najwyższym dobrem. Tak? Tak? Przecież ona bardzo mocno to przypomina, że dla starożytnych Greków polityczne i społeczne to było to samo, prawda? To była tożsamość. To jest ta sławna opowieść nawiązująca do takiego równie sławnego cytatu z Forstera, który powiedział, że gdyby miał do wyboru zdradzić ojczyznę czy zdradzić przyjaciela, chciałby mieć dość odwagi, żeby zdradzić ojczyznę. I ona mówi, dla starożytnego Greka to byłoby kompletnie niezrozumiałe. Tak, to jest takie pojęcie, ona takiego pojęcia używa też jak wielkość. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, greatness. Greatness, to jest właśnie, greatness jest istotą polityczności. Gdyby jakiś obrońca życia na przykład się spalił publicznie w obronie życia nienarodzonego, to byłby to czyn polityczny jak najbardziej, tak? I to by było greatness w rozumieniu Hannah Arendt, czyli robi coś, bez względu na konsekwencje i jest gotów poświęcić siebie, no to byłby czyn polityczny, w sensie performatywny. Natomiast to, o co on walczy, nie jest polityczne. On by to dopiero upolitycznił. I tutaj oczywiście jest jakaś ścieżka, żeby polityczność i obronę życia ze sobą powiązać, jeśli ktoś ma takie aspiracje. Natomiast no, samo życie, sama fizjologia to jest... dla Arendt to jest tylko i aż punkt wyjścia, no, ale na tym zaczynamy dopiero budować. Później jest homo faber, później jest działanie, prawda? Myślenie, to życie też jest metaforą myślenia, ale bycia żywym w sensie bliżej, myślę, działania pewnego właśnie niż rozmowy, tak jak mówiliśmy, z drugim, niż takiego czystego życia jako procesu po prostu fizycznego. To cóż... Mamy za 2:20. Wydaje mi się, tutaj jeszcze Małgosia próbuje jakiś nowy wątek uruchomić na czacie. Jest czat, bo ja nie widzę czatu. No masz czat na dole przecież. Bo ty może dzielisz ekran i może... No właśnie, bo ja dzielę ekran. Aha, bo tak, bo w tej opcji jak się dzieli ekran, to nie widzi się tego paska. Czyli druga polityczna rzeczywistość na czasie się odbywa równolegle, tak? No taka powiedzmy skromna, bo rzeczywiście trudno to uzgodnić. O, teraz widzę dopiero. Ale rzeczywiście ten czat jest tutaj o tyle fajny, że można co nieco dopowiedzieć jakby na marginesie dyskusji. No to cóż, myślę, że dzisiejsza dyskusja była bardzo owocna, bardzo interesująca, przynajmniej dla mnie.
I cieszę się, że kolejne czytanie daje mi tyle właśnie inspiracji i myślenia. Miesiąc czasu, 19 kwietnia się spotykamy po świętach, także nie wiem, to będą moje chyba pierwsze życzenia, ale przyszło mi do głowy, że może by tak złożyć życzenia, a co tam? Może to będą życzenia jakby i jako 1 kwietnia, prima aprilis i już na święta Wielkiej Nocy, to znaczy dziwnie się to ze sobą złożyło, ale tak jest. W każdym razie wszystkiego dobrego. Widzimy się 19. Jeśli ktoś będzie chciał ten tekst oryginalny, który posiadam, otrzymać, no to albo do mnie, albo do pani Natalii, poproszę o maila. No a tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia wszystkim. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję, do zobaczenia. Do widzenia. Cześć Marcinie, cześć Aniu, do zobaczenia. Cześć, dziękuję jeszcze raz wszystkim i do zobaczenia. Ja na pewno napiszę o ten tekst, bo nie mam tego tekstu. Okay. A może go wszystkim rozesłać po prostu z automatu, z tego maila IFIS-owskiego na tą listę? No, fajnie by było, tak. Bo na pewno nawet jeżeli ktoś ma polski tekst, to przyda się. Bo tak, wiesz, wysyłać...